19 dzień października, witamy serdecznie z Częstochowy. Przed nami drugie starcie o żużlowy puchar Fair Play, w którym Dospel Włókniarz Częstochowa zmierzy się z nowym, drużynowym mistrzem Polski, z Telmetem Falubazem Zielona Góra. Przed tygodniem w Grodzie Bachusa Falubas okazał się mało gościnny i wygrał 57-33. Dziś jednak może być, raczej będzie zupełnie inaczej. Na żużlowe zakończenie sezonu w Częstochowie zapraszają Państwa serdecznie Krzysztof Cegielski, dzień dobry. I Paweł Wójcik. 57-33 to najlepiej punktujący zawodnicy w drużynie z Telmetu Falubazu i Dospelu Włókniarz Częstochowa. Grzegorz Walasek jeździł przed tygodniem w Zielonej Górze jako gość, dziś już gościem nie jest. No i dziś ten skład gospodarzy zdecydowanie ciekawszy. Składy w porównaniu do pierwszego meczu Częstochowskiej. Częstochowianie zdecydowanie przegrali w Zielonej Górze, więc był widoczny bardzo wyraźnie brak Rosjanina, który no, czarował tutaj częstochowską publiczność przez cały rok. Rzecz potrzebna w życiu, ale miłość jest chyba najważniejsza. Michael Jebsen-Jensen, absolutne odkrycie duńskiego speedwaya, mistrz świata w drużynie w tym roku, mistrz świata juniorów przed rokiem Bahia Blanca. Udało się ściągnąć go Częstochowy. Czy to jest największy bonus, jeśli chodzi o kadrę włókniarza w tym sezonie? Ja myślę, że Michael przede wszystkim to jest materiał na przyszłość. To jest zawodnik, który już niedługo będzie tym naprawdę najlepszym na świecie i wiem, co mówię, bo widzę, jak on pracuje, widzę, jak czuje się na motocyklu, co potrafi z motocyklem robić, także fajnie mieć go w drużynie. Mam nadzieję, że będzie z nami na długie lata. W Częstochowie kiedyś urodził się wielki mistrz, dwukrotny czempion Polski, 9196 Slammer Drabik, twój dobry kompel. I później była taka wyrwa, a teraz pojawia się fajna dwójeczka. Hubert Łęgowik, Róweczka i Czaja, Józek, Artur Czaja. To jest naprawdę dwójka, która będzie napędzać młodzież częstochowską? Dokładnie. Artur Czaja to jest zawodnik, którego trzeba kijem zganiać z toru podczas treningów. On wypiłował... Ale baseballowym czy golfowym? No, obojętnie. Ważne, żeby był kij. Naprawdę bardzo dużo trenuje, jest bardzo ambitny i przy tym jest dobrym zawodnikiem. Hubert Łęgowik również solidnie pracuje na treningach. Ostatnio długo z nim rozmawiałem i wiem, że chce się skupić całkowicie na speedwayu, poświęca wszystko ku temu, aby już niedługo zaistnieć na arenie międzynarodowej również i zacząć odnosić sukcesy. Mam nadzieję, że nie mniejszy jak Sławek Drabik. Jarek, trzy porażki, 4-2, 4-8, 4-1, 3-7 i ta porażka przed tygodniem, 0-3, to może chociaż ta czwarta dobreża będzie dla Częstochowian. Taką mam nadzieję. Dzięki. Dzięki. No, częstochowianie prezentują się dzisiaj zdecydowanie inaczej. Ten skład jest już bardziej zbliżony do tego składu, który mogliśmy oglądać przez cały sezon. Brakuje tak naprawdę jedynie Emila Sajfuddinowa. 17:20, za moment rozpocznie się oficjalna prezentacja. Jest może nie najcieplej, ale nie jest też zimno. Kibice cały czas wchodzą na ten odnawiany stadion przy ulicy Żużlowej w Częstochowie. Jak się już Państwo zorientowali, Telmet Falubas, Zielona Góra w bardzo mocnym składzie. Dziś Patryk Dudek pojedzie z numerem 3, tak więc nie będzie już obsadzany w roli juniora, choć z zawodnikiem, który 21 lat ma, cały czas pozostaje. Tak więc dziś mamy chyba jedną z najmłodszych drużyn, jeśli chodzi o żużel w tym sezonie, jeśli chodzi o gości z Zielonej Góry. To Patryk Dudek musi się przyzwyczajać do tej pozycji. Już w przyszłym roku czekają go właśnie tego typu wyścigi. On oczywiście wielokrotnie i najczęściej brał udział w meczach ligowych, właśnie w wyścigach z zawodnikami powyżej 21 roku życia, ale zawsze numer na plecach ma znaczenie, inny układ pól startowych, więc nie wiem, czy to nie jest jeden z jego pierwszych występów właśnie w tej roli. Taki przedsmak przed kolejnym sezonem dla niego. 21 lat Patryka Dudka, 10. miejsce, jeśli chodzi o klasyfikację najskuteczniejszych zawodników polskiej ligi. Średnia biegowa według Sportowych Faktów to 2,11. W domu na własnym torze w Zielonej Górze ta średnia wynosi 2,18. Na wyjazdach nieco słabiej, to 2,05. To są bardzo dobre statystyki, jeśli chodzi o młodego zawodnika, wychowanka Falubazu, no i syna Sławka. Sławka Dudka, jak najbardziej. Proszę Państwa, teraz na trybunach minuta ciszy. ...postanego działacza, człowieka, który jest w naszych sercach, w naszym środowisku. Proszę o chwilę ciszy. Dziękuję. Do
Gospel Włókniarz Częstochowa kontra Stelmet Falubas Zielona Góra. Drugi mecz o żużlowy puchar Fair Play. Wypowiadał się menadżer drużyny z Częstochowy, teraz menadżer zielonogórzan Rafał Dobrucki. Rafał Dobrucki, a więc mózg drużyny Falubasu Zielona Góra. Rafi, my jesteśmy w Częstochowie, ale ostatnio rozpędziłeś się i byłeś i w Landshut, i z drużyną Volkswagen Falubas. Jak smakuje niemiecki Speedway? No to jest zupełnie inna historia, bez takiego ciśnienia, bez tej presji. Generalnie jest to jeden wielki piknik. Ludzie zjeżdżają się już tam 4 godziny przed zawodami, rozkładają koce, wyciągają piwa i niemieckie wursty i oglądają przy tym Speedway. Ale majsterszczyk zrobiłeś taktyczny, bo przed laty Pepe jeździł w Landshut Grand Prix. Teraz pojechałeś też do Landshut i Pepe tam wykręcił 19 w 6. Takie cuda się ciągle zdarzają? No taki był plan. No, pojechaliśmy słabo w Berlinie u siebie, ale no trudno. Drużyna z Landshut była bardziej wyrównana. My na prędce skonstruowany skład i tak uważam ten srebrny medal w tym przypadku za sukces. I dobrze się bawiliśmy. Myślę, że też pokazaliśmy w Niemczech, jak się robi żużel na świecie. Dużer z wielki klejnot w twoim zespole, ale dzisiaj jedzie bardzo nietypowym numerkiem, bo numer 3 jako prowadzący parę. To nie jest za duża próba ognia dla Dużersa, czy on sobie poradzi z tym? No, będzie musiał, nie ma innego wyjścia. Cały kolejny sezon i już następne lata będzie na takiej pozycji startował, ale ja akurat do niego się nie boję. On doskonale w tym roku jeździł i ta progresja jest cały czas znosząca. Nie zapominajmy też o tej kontuzji, którą miał bardzo poważną jeszcze niedawno. Jak widać, nie zostawiła żadnego śladu. Więc no, hard ducha jest i na pewno duży talent. Dzięki piękne. Dziękuję bardzo. No, bardzo wyjątkowy moment, Krzysztof, teraz na torze stadionu w Częstochowie. Rozumiem, że to jest nowy kontrakt. Tak, to jest nowy kontrakt Mikaela Jepsena Jensena. No, wszyscy, którzy obserwują sport żużlowy, na pewno się dziwią. Reguły są wciąż ustalane, a kontrakty w międzyczasie podpisywane, więc no, to jest taki... To jest troszeczkę dziwna sytuacja, bo nie wiadomo tak naprawdę, jak ten regulamin na przyszły sezon będzie wyglądał, jakie będą limity, czy będzie KSM, którego miało nie być. Teraz ta dyskusja wraca, to cały czas jest nieuregulowane. Wczoraj 3-letni kontrakt podpisał z Falubasem Andreas Jonsson. Najwyraźniej reguły będą takie same, jak obowiązywały w ubiegłym roku. Coraz większa ilość zawodników podpisuje kontrakt, coraz większa ilość klubów realizuje te umowy z coraz większą ilością zawodników, więc tutaj nie może się nic zmienić w trakcie gry, która już się zaczęła. Sezon się skończył, więc już wszyscy, jak widać, przygotowują się do kolejnego według ustalonych w ubiegłym roku zasad. Poznaliśmy dziś bardzo ważny werdykt. Werdykt w sprawie tego fatalnego finału, który miał miejsce w jego drugiej odsłonie w Zielonej Górze, kiedy to drużyna Unipaksu Toruń uciekła, wyjechała, nie chciała rywalizować w Zielonej Górze z Falubasem. Dziś zapadły bardzo surowe decyzje i tak podliczając wszystkie kary finansowe, które zostały nałożone na klub z miasta Kopernika, już niektórzy podliczyli, że te kary mogą wynosić nawet 4 miliony złotych. My o tych karach będziemy dziś mówić. Kary są bardzo restrykcyjne. Kara nie tylko finansowa, ale kara 3 pierwszych meczów to jest ukłon dla kibiców. W jaki sposób, gdzie bilety mają kosztować złotówkę, drodzy państwo, przez 3 kolejki rozgrywanych meczów u siebie bilety mają kosztować słownie 1 zł. No i kara zawieszenia na 2 lata dla menedżera drużyny toruńskiej Sławomira Kryjomu. Dodatkowo ma chyba, jeśli dobrze pamiętam, 16 miesięcy zakaz wchodzenia do parku maszyn. Ja twierdzę, że Sławomir Kryjom jest troszeczkę takim kozłem ofiarnym całej tej sytuacji, no ale nie oszukujmy się, też tak naprawdę nie zrobił nic, żeby o tym w ten sposób nie mówić. No tak, na pewno to Sławek Kryjom nie sprowokował, nie wyreżyserował, on nie decydował o takim, a nie innym zachowaniu całej drużyny, ale no był osobą funkcyjną podczas tego spotkania, reprezentował stronę toruńską i niestety on poniósł osobiście największe tutaj straty. No, drodzy państwo, a teraz prezes Paweł Mizgalski ma niesamowity prezent dla kibiców, którzy przyszli dziś w Częstochowie. Ma pan Paweł Mizgalski bilety na Nitro Circus Live
najciekawsze wydarzenie, jeśli chodzi o sporty ekstremalne, które w tym roku nawiedzi nasz kraj 14 grudnia na Stadionie Narodowym w Warszawie. Niesamowity show Travisa Pastrany i Paweł Mizgalski. Proszę zobaczyć, teraz pokazuje, że potrafi rzucać piłeczkami. I ci, którzy przyszli dziś na stadion żużlowy, no przynajmniej jest dwóch szczęśliwców, którzy na Stadion Narodowy 14 grudnia Nitro Circus Live będą oglądać te zawody za darmo. Do tego wątku Unibaksu będziemy wracać. Teraz proponuję, abyśmy poznali oficjalne składy na to spotkanie. I zacznijmy od gospodarzy. W drużynie częstochowskiej z numerem 9 Rume Holta, numer 10 Rafał Sząbierski, numer 11 Michael Jebsen-Jensen, z numerem 12 Mirosław Jabłoński, z numerem 13 Grigori Łaguta, z numerem 14 Adam Strzelec i z numerem 15 Artur Czaja. To zestawienie na mecz z Falubazem drużyny trenera Dzikowskiego i menedżera Jarosława Dymka. Zobaczmy, jak swoją drużynę ustawił trener i menedżer Rafał Dobrucki. Z numerem 9 wicemistrz świata w tym roku, wicemistrz świata z roku 2010 Jarosław Hampel. Numer 2 Aleksander Loktajew. Numer 3 Patryk Dudek. Numer 4 Krzysztof Jabłoński. Z numerem 5 Andreas Jonsson. Z numerem 6 Aleks Gardziński i z numerem 7 Arkadiusz Botoniec. To nowa twarz, można już powiedzieć, w polskim żużlu. Informacja bardzo ważna, jedziemy według drugiego zestawu, tak więc wypełnianie programów przed nami w wersji numer 2. Arkadiusz Potoniec, 16-latek z Zielonej Góry, dziś debiutuje w drużynie Falubazu. Ciekawostka jest taka, że półtora miesiąca temu Arkadiusz Potoniec na tym torze w Częstochowie zdobył licencję żużlową i z tego, co dobrze pamiętam, zdobył ją w sumie razem z Maksem Drabikiem. No i trener, jakby Rafał Dobrucki, widząc, że wcześniej radził sobie młody Arek Potoniec w zawodach juniorskich, dziś, czemu nie, będzie chciał go spróbować w oficjalnym meczu towarzyskim, ale jak najbardziej rozgrywanym według wszelkich regulaminów. Tak więc witamy w żużlowej rodzinie debiutanta Arkadiusza Potońca. Tak, no nie będzie to łatwe zadanie dla młodego Arka, ale no gdzieś trzeba zaczynać, gdzieś trzeba próbować. W takiej stawce na pewno będzie to wyzwanie no bardzo trudne, ale te szlify trzeba gdzieś łapać. Dobrze, że akurat na torze w Częstochowie, jest to jeden z torów, który zna bardziej, poza oczywiście zielonogórskim, więc będzie miał troszkę łatwiej. Oby miał tutaj jak największą ilość wyścigów do przejechania, żeby z każdym okrążeniem łapał nowe doświadczenia, a dla nas stąd ciekawostka, będziemy mogli popatrzeć na umiejętności młodego zielonogórzanina. Zawodnicy przygotowani. Sędzia włączył bursztynowe światło. No a tutaj odezwał się do nas prezes Marek Jankowski, który jeszcze więcej nam przekazuje informacje o młodym Arku. Jest dwóch braci. Arek ma jeszcze brata Oskara, który ma 13 lat i jak twierdzi Marek Jankowski, prezes Stelmetu Falubazu, obaj są wielce utalentowani i ten młodszy 13-latek również jest takim żużlowym diamencikiem. Przy okazji pozdrawiamy wszystkich tych, którzy dziś w Zielonej Górze w Polsacie Sport oglądają drugi mecz o Puchar Fair Play między Dospelem Włókniarzem i Stelmetem Falubazem. Mamy już trzech z czterech zawodników, którzy rywalizować będą o punkty w wyścigu pierwszym. Para gospodarzy Holta, Sząbierski kontra goście z Zielonej Góry Jarosław Kampel i Aleksander Loktajew. No i teraz będzie ciekawa sytuacja z tym młodym 19-letnim zawodnikiem z Ukrainy na przyszły sezon. Jak będzie ustawiany w drużynie? Czy będzie? To się okaże. Z numerem 9 Rune Holta, z numerem 1 w kasku żółtym Jarosław Kampel, z numerem 10 nieobliczalny Rafał Sząbierski i z numerem 2, ten, o którym wspominałem, Aleksander Loktajew. 27 sekund
mają zawodnicy do tego momentu, aby stanąć nieruchomo pod taśmą maszyny startowej, a sędzia wówczas zwolni taśmę i rozpocznie się jeden z 15 ostatnich wyścigów sezonu 2003 w Częstochowie. Przypominam, Hampel i Loktajew kontra Holta i Szombierski. Skupienie na taśmie. Jeszcze prośba kierownika startu, aby ten start był jak najbardziej wypracowany, równy dla wszystkich. Hampel, Loktajew kontra Holta i Szombierski. Taśma w górze, równy start całej czwórki, ale Jarosław Hampel jest na prowadzeniu. Za jego plecami dwójka częstochowian. Loktajew jedzie na miejscu czwartym, ale jechał przez moment nawet między częstochowianami. Hampel na prowadzeniu, za jego plecami Holta i Szombierski. Loktajew walczy o pozycję punktowaną. Hampel zdecydowanie jemu najlepiej wyszedł ten start. Teraz on na czele, świetny sezon, najlepszy zawodnik polskiej ligi, ale ciekawa również walka o ten jeden punkt, o trzecie miejsce między Szombierskim a Loktajewem. Ukrainiec teraz zbliżył się do zawodnika włókniarza. Jedzie bliżej wewnętrznej, teraz może próbować zaatakować szerzej. Nie, pilnuje krawężnik, a na prowadzeniu cały czas Jarosław Hampel. Rozpoczęło się ostatnie okrążenie. Holta szeroko, ale tam czy nabierze prędkości? Zbliżył się do Hampela, któremu defektuje motocykl i miał być remis, a remisu nie będzie. Gospodarze wygrają ten pierwszy bieg podwójnie. 3 punkty dla Holty, 2 dla Szombierskiego, 1 dla Loktajewa. Bez punktu Jarosław Hampel, któremu na ostatnim okrążeniu zdefektował motocykl. Tak, długość sezonu robi swoje. Być może już ten sprzęt nie wytrzymuje i nawet takich zawodników jak Jarka Hampela potrafi spotkać taka historia. Myślę, że to jeden z niewielu, jeśli w ogóle Jarkowi nie kojarzę, zdarzały się defekty w tym sezonie. Teraz ten motocykl, nie wiem czy przez... Zresztą na tym najlepiej Jarek Hampel. On dojazd do pierwszego łuku miał wyśmienity, ale później Rune Holta jechał bardzo poprawnie, bardzo szybko. Znajomość toru tutaj wykorzystywał do końca. Szybciej wchodził w łuki i doganiał Jarka Hampela. Czy to jest ciekawy moment, kiedy mam wrażenie, że troszeczkę Holta i Szombierski sobie troszeczkę przeszkodzili i był taki czas na torze, że gdyby było tam troszeczkę więcej miejsca, Loktajew mógł wyjść nawet przed dwójkę częstochowską. Tak, Loktajew miał taką nadzieję, że tam znajdzie dla siebie miejsce, bo Rune Holta wypchnął minimalnie Rafała Szombierskiego, ale szybko się zreflektował i wjechał na tor ponownie młodego Ukraińca i zablokował jego tor jazdy. Były dwie pary, już ten pierwszy wyścig pokazał, że tej walki będzie tutaj dużo. I Holta z Hampelem fajnie rywalizowali i też do końca atakował Szombierskiego przecież Loktajew. No i teraz oglądać będziemy debiutanta Arkadiusza Potońca z zawodnikami, którzy już w lidze dość objeżdżeni są. Adam Strzelec, Artur Czaja, to para częstochowska, Aleks Gardziński. Wielkiego doświadczenia w tym sezonie 16-latek z Zielonej Góry jakby nie mógł nabrać siłą rzeczy, bo objechał tylko 5 oficjalnych meczów. Natomiast jestem bardzo ciekawy Arkadiusza Potońca. Jego pojawienie się to dosyć świeża, nowa sprawa. No to jest mecz towarzyski, ale jestem przekonany, że nerwy, które jemu towarzyszą, to jeszcze pewnie nie spotkał się z takimi w swojej bardzo krótkiej karierze, więc jest to dla niego ogromne wyzwanie startować z takimi zawodnikami. No tutaj po tym pierwszym biegu, podwójnym zwycięstwie częstochowian, tutaj ponownie częstochowianie są zdecydowanym faworytem. Artur Czaja bardzo często na tym torze w Częstochowie rządzi i dzieli, a Adam Strzelec też potrafi wygrywać wyścigi z bardzo poważnymi zawodnikami, więc tutaj znowu wszystko po stronie częstochowskiej. W kasku żółtym Aleks Gardziński, w niebieskim Artur Czaja, Arkadiusz Potoń z białym, Adam Strzelec w kasku koloru
czerwonego taśma w górze podniosło bardzo motocykl Czaj. Jest on na prowadzeniu. No, robi się całkiem ciekawie. Wyścig układa się na 3-3. Rozdzielił Czaje i strzelca duet z Zielonej Góry. Czy tak będzie? Piękna akcja po szerokim strzelca, który próbuje wynieść się na drugie miejsce. Jeśli złapie tam troszeczkę przyczepności, nie wszedł, a był bardzo blisko cały czas, więc wyścig juniorów układa się na remis, ale Adam Strzelec cały czas próbuje dobierać się do skóry Arkadiusza Potońca i chyba mu się to udało, tak? Z 3-3 robi się 4-2 dla gospodarzy. Między Czają i Strzelcem mamy Aleksa Zgardzińskiego. Za moment będziemy już rozpoczęliśmy ostatnie okrążenie. Na 4-2 układa się ta rywalizacja, ale jeszcze Zgardziński próbuje powalczyć nie o 2, a o 3 punkty. Walka do końca, Zgardziński bliżej krawężnika. No i 4-2 wygrywają gospodarze w całym meczu. Prowadzą 9-3. 3 punkty dla Czai, 2 dla Strzelca, 1 dla Zgardzińskiego. Bez punktu w debiucie Arkadiusz Potoniec. 2 dla Zgardzińskiego chyba, drugi był zielonogórzanin. Tak, Zgardziński 2, tak. Oczywiście, przepraszam, 2, a Strzelec 1. Tak, Adam Strzelec niespodziewanie musiał walczyć przez długi czas z Arkiem Potońcem, który nieźle wystartował, prawda? Dobrze wyszedł spod maszyny startowej. Później wejście w drugi łuk, lekko niepewne, przymknięcie gazu i tam tworzył dosyć niebezpieczną sytuację. Tutaj Artur Czaja, mimo tego, że motocykl jego unosił się bardzo wysoko, to jednak pierwszy łuk wjechał pierwszy, ale tuż obok proszę zobaczyć Arek Potoniec, jeszcze trochę sztywna sylwetka, dopiero tutaj przesiada, tu przymyka manetkę gazu i blokuje Zgardzińskiego. Na szczęście tutaj nie było między nimi żadnego kontaktu, ale myślę, że te pierwsze okrążenia bardzo, bardzo pozytywne młodego zielonogórzanina. Tutaj widzimy już Adam Strzelec wyciągnął wnioski, zobaczył jak w łuki wchodzi młody zielonogórzanin, już nie atakował go po wewnętrznej części toru, aby tam przy tych wolnych wejściach Potońca nie zahaczyć o jego tylne koło, wchodził już szerzej i spokojnie przejechał na trzecią pozycję. No ale ta końcówka wyścigu drugiego w wykonaniu 16-latka już zdecydowanie mniej chaotyczna, jeśli można mówić o lekkim, oczywiście w cudzysłowie proszę traktować ten chaos. Czaja, Zgardziński, Strzelec i Potoniec. Taka jest klasyfikacja zawodników z wyścigu drugiego. Przed nami wyścig trzeci. Dospel Włókniarz kontra Falubas Stelmet. Falubas Zielona Góra 9-3, a więc mamy odwróconą sytuację z tego dwumeczu, która miała miejsce na torze w Zielonej Górze, kiedy od początku swój styl rozgrywania, swój styl prowadzenia meczu narzuciła drużyna Rafała Dobruckiego. Teraz jest inaczej, teraz nie ma Piotra Protasiewicza. No i zobaczymy, jak w tym układzie poradzi sobie Patryk Dudek, który pojedzie w kasku koloru żółtego najbliżej, od krawężnika. Michał Jebsen-Jensen, nowy i stary zawodnik Włókniarza. Widzieliśmy, podpisał kilkanaście minut temu nowy kontrakt z Włókniarzem na sezon 2014. On w kasku czerwonym, Krzysztof Jabłoński w kasku białym i Mirosław Jabłoński w kasku koloru niebieskiego. Cała czwórka jest już pod taśmą maszyny startowej. Minuta i 10 sekund do rozpoczęcia rywalizacji. Dudek i Krzysztof Jabłoński kontra Michał Jebsen-Jensen i Mirosław Jabłoński. Dobry start, Dudka blisko krawężnika, ale założył się na niego Duńczyk w barwach Włókniarza. I jak na razie wyścig układał się na 3-3. Teraz parę falubazu przedzielił Mirosław Jabłoński. Ależ walka do końca. Panowie Jabłońscy walczą o ten jeden punkt niesamowicie. Jak na razie lepszy Krzysztof i wyścig układa się ponownie na remis, na 3-3. Ściga Duńczyka Patryk Dudek, ale czy będzie w stanie go zahaczyć? To pierwszy występ tych zawodników w tym spotkaniu. Dudek cały czas drugi, za jego plecami Krzysiek Jabłoński, Mirek Jabłoński na miejscu czwartym. Za moment wyjście na prostą i rozpocznie się ostatnie okrążenie. Jebsen, Jensen, Dudek, Krzysztof Jabłoński i Mirosław Jabłoński. Zbyt wielkiej historii, zbyt wielkiego ścigania w tym wyścigu raczej
nie było i 3 punktami odwdzięcza się za ten nowy kontrakt na sezon 2014. Michał Jebsen, Jensen na miejscu drugim, Patryk Dudek na miejscu trzecim, Krzysztof Jabłoński na czwartym bez punktu, Mirosław Jabłoński 3-3, 12-6. Nowy kontrakt motywuje i nowy kontrakt powoduje, że tu nie wypada po prostu przegrywać, zwłaszcza na własnym torze. Michał Jebsen-Jensen, świetny start, mimo tego, że Patryk Dudek stał obok. Świetny przecież startowiec i nierzadko wygrywa z każdym ten moment startowy. Tym razem Patryk musiał uznać tutaj wyższość młodego Duńczyka, który ma świetnie dopasowane motocykle do tego toru. Widać przyklejony do nawierzchni, idealnie prosty i równy start Jensena. Ładny wyjazd z pierwszego łuku i znowu utworzyły się na początku tej rywalizacji dwie pary, Dudek z Jensenem i bracia Jabłońscy. Na początku prowadził Mirek, ale tu zbyt szeroki, może niezbyt szeroki, ale nieodpowiednią ścieżką, ani szeroko, ani wąsko, tylko tym środkiem najmniej korzystnym Mirosław Jabłoński przejechał i starszy brat Krzysztof szybko to wykorzystał, przejechał, proszę zobaczyć, tam było bardziej ciemniejszym fragmencie toru, bardziej przyczepnym, bardziej wilgotnym i przesunął się na trzecią pozycję. Michał Jebsen-Jensen zwycięzcą wyścigu trzeciego, Patryk Dudek, jemu zapisaliśmy w programie 2 punkty, Krzysztof Jabłoński 1 punkt i Mirosław Jabłoński bez punktu w tym wyścigu. Dwaj wychowankowie startu Gniezno, który przeżywa w tym sezonie niesamowite kłopoty. Jednak ten mariaż, przygoda z Ekstraligą okazała się dla klubu z Gniezna, nie wiem jaka, zabójcza. Czytałem o tych ogromnych kwotach, jakie brakują w kasie. W kasku koloru niebieskiego Artur Czaja, obok niego w kasku koloru żółtego Andreas Jonsson. Trzecie pole startowe, kask czerwony Grigori Łaguta i Arkadiusz Potoniec z numerem 7. Drugi występ debiutanta z Zielonej Góry. Przypomnę, 16 lat. No, jeśli Potoniec miał ciężki wyścig młodzieżowy, to teraz jest troszeczkę cięższy nawet. Takie życie, taki żużel, taki regulamin, drodzy państwo. Jonsson i Potoniec kontra Czaja i Grigori Łaguta. Przypomnę, Łaguta, 7. zawodnik polskiej ligi. Przed tygodniem go w Zielonej Górze nie oglądaliśmy. A, nierówny start za sprawą chyba Łaguty, tak jest. Oj, młody Potoniec chyba nie zauważył przerwanego wyścigu, ale na szczęście nie uderzył w Grigoria Łaguty, który zamknął manetkę gazu i Potoniec położył swój motocykl na tor. Tu proszę zobaczyć, Grigori Łaguta chyba ruszył w kierunku taśmy, został na linii startu Potoniec i później zawodnicy zamykali gaz, a Potoniec chyba nie zauważył, będąc z tyłu tego czerwonego światła. W każdym bądź razie decyzją sędziego wyścig jest powtórzony w 4-osobowym składzie. Andreas Jonsson przed tygodniem w Zielonej Górze był zdecydowanie razem z Piotrem Protasiewiczem najlepiej punktującym zawodnikiem. Wyjeżdżał na tor 4-krotnie, więc nie 5 razy, a 4. I wszystkie swoje wyścigi, podobnie jak popularny Pepe, kończył tym, iż wyjeżdżał na linię mety jako pierwszy 4 razy 3, w sumie 12 punktów. Zresztą Piotr Protasiewicz też nie jechał we wszystkich wyścigach, w których miał jechać, też startował 4-krotnie. Powtórka startu do wyścigu 4. Przypominam, kask koloru niebieskiego Czaja, w kasku żółtym Jonsson, w czerwonym Łaguta i w białym pod taśmą już jest ustawiony Arek Potoniec. 40 sekund do rozpoczęcia. Arek Potoniec spokojnie stoi na starcie i przygląda się i próbuje wyciągać wnioski, jak starsi koledzy przygotowują te pola startowe, co robią w tych kolejnach i w jaki sposób, żeby czegoś się nauczyć. Myślę, że to jest ogromna dla niego również lekcja. Lekcja, ale w jakiś sposób też wyróżnienie, bo żużlowcy, którzy udają się na ten sen zimowy, kiedy przygotowują się do nowego sezonu, tacy młodzi jak on, z takim nowym bagażem doświadczeń, no panowie, serducho bije niesamowicie, jedzie w tej chwili z byłym wicemistrzem świata, Andreasem Jonssonem, o tym do tej pory mógł tak naprawdę pomarzyć, a jedzie w parze.
Ach, został, bo to jest na końcu. Natomiast Johnson, o którym wspomniałem przed momentem, już jest na prowadzeniu. Na drugim miejscu mamy Grigoria Łagutę, który przejechał obok Artura Czai. Odstaje teraz troszeczkę Arek Potoniec. To jest troszeczkę takie też frycowe, które musi zapłacić każdy debiutant, no, który jedzie z czołowymi zawodnikami polskiej ligi, bo przecież Grigori Łaguta, siódmy zawodnik polskiej ligi, Andreas Johnson, wielce utytułowany, doświadczony w rankingach, w podsumowaniach sportowych faktów, na miejscu 17. I to Szwed w barwach Falubazu teraz na prowadzeniu, ale Grigori Łaguta cały czas jest blisko. Cały czas jest blisko. Łaguta teraz do krawężnika. Jest przed Johnsonem. Johnson na szerokim. Próbuje teraz powiększyć troszeczkę swoją ścieżkę, ale no przesadził, zagalopował się. Walczy Johnson do końca z Łagutą, jakby to był wyścig o mistrzostwo świata. Łaguta czy Johnson? Johnson przywozi dla Falubazu 3 punkty. Tu nie było odstawiania koła. Absolutnie niesamowite emocje. I 3 punkty Johnsona. Piękny wyścig, piękna walka Johnsona z Łagutą, któremu zapisujemy 2 punkty. 1 na konto Czai Potoniec bez punktu. 3 do 3. Pierwszy remis w tym spotkaniu. 15 do 9. 6-punktowe prowadzenie gospodarzy. No proszę Państwa, to jest tylko mecz towarzyski, a widzimy co się dzieje. Tutaj nie ma absolutnie marginesu oszczędzania. Tutaj każdy jedzie na 100%. To pokazał Andreas Johnson z Grigoriem Łagutą. Wydawało mi się, że będziemy świadkami wyścigu, w którym zawodnik na wolniejszym motocyklu wygra wyścig, bo Andreas Johnson miał szybszy motocykl, jechał płynnie, ale bez takich większych fajerwerków, nie rozpędzał tak motocykla jak Łaguta, który z motocyklami w ostatnim czasie tutaj na torze w Częstochowie między innymi miał większe problemy. Te motocykle już nie były tak szybkie i tutaj tylko dzięki temu, że doprowadzał do większej prędkości swój motocykl, dalej wjeżdżał w łuki wyprostowanym motocyklem, szybciej wychodził też z łuków wyprostowanym motocyklem i dzięki temu jeszcze wykorzystując, chyba to jest ten moment, kiedy Andreasa Johnsona o tutaj podniosło do góry, motocykl troszkę zszedł z obrotów i zanim się rozpędził, to już Grigori Łaguta był przed nim, tutaj wjechał przed przednie koło Szweda, jeszcze popatrzył w prawą stronę, czy tam jest Andreas. Nie, tam Andreas nie miał prawa się zmieścić, bo tam już miejsca nie było, więc Andreas odpłacił się tym samym tutaj, no i tutaj Rosjaninowi też wybity, tak. I Łaguta musiał również przymknąć minimalnie manetkę gazu. Piękny wyścig. Piękny wyścig, piękne ściganie. 3 punkty dla Andreasa Johnsona, Grigori Łaguta 2 punkty, Artur Czaja punkt 1, Arkadiusz Potoniec jak na razie w tym meczu jechał dwa razy bez punktu. 15 do 9, taki jest aktualny stan meczu o Puchar Fair Play między Włókniarzem a Falubazem. Chwila przerwy, chwila reklam. W Częstochowie panuje niezwykły klimat, trochę jak na Górnym Śląsku w Rybniku, gdzie wychował się ten oto śląski synek Rafał Szumina-Szumbierski. Rafał, ponoć jest dwóch Runę. Jarek Dymek, menedżer w zespole Włókniarz Częstochowa, nazywa cię Runę. Dlaczego? No bo jak zacząłem tutaj jeździć 4 lata temu, wygrałem biega i jeszcze był trener Krzystyniak i myślał, że to Runę jedzie. Holta i podbiegł do mnie i okej, Runę. I tak zostałeś Norwegiem, tak? No, dokładnie. Ale z Wikinga nic nie masz. Rogów absolutnie nie uświadczysz. No nie chciałbym mieć rogów. Ale jednak, genialne, ale jednak na ziemi szwedzkiej, pamiętam, niepyszny się miał Freddy Lindgren 2003, kiedy jechał o brąz, a Jarek Humble był mistrzem, Chris Bomeharis był drugi, a ty zdobyłeś brąz. Tamte czasy jeszcze wrócą, Szumina, czy nie? No chciałbym, żeby wróciły, no cały czas dążę do tego, ale zawsze coś nie wychodzi. A w tym roku przygotowanie, pamiętam jak całą zimę przepracowałeś gigantycznie i tak naprawdę prawie martwego cię stawiali na mecz i na ostatnie wyścigi z Unią Leszno, rotowałeś byt. Co takiego magicznego jest w Częstochowie, że jedzie się świetnie, jak się walczy o utrzymanie i walczy się o play-offy i o medale? No jest właśnie coś tutaj, taki klimat po prostu, fajni ludzie i nie chciałbym zmieniać po prostu tego klubu, chciałbym tutaj jeździć do końca. Ale do Rybnika chciałbyś kiedyś wrócić na stare lata, czy nie? Czy to jeszcze nie są stare lata? Już ominę 45 lat, to jest w ogóle młodość, nie? No nie wiem, no na razie się czuję młodo, a zobaczymy jak to będzie dalej. Dzięki piękne. Dzięki.
Tyle Tomasz Lorek, a ja mam przyjemność Państwu zakomunikować, oficjalnie zapowiedzieć, to informacja od prezesa Marka Jankowskiego, iż na początku marca przyszłego roku w Peterborough odbędzie się bardzo ciekawy turniej, którego gospodarzem na Wyspach, uwaga, będzie, Krzysiu, kto? Falubas. Falubas. Stelmet Falubas, Zielona Góra. Kolejna niekonwencjonalna akcja zielonogórskiej drużyny w sercu, w kolebce Speedwaya. To tak jakby Legia Warszawa na Wembley miała zorganizować jakiś niezwykły turniej. Będzie Peterborough, będzie jeszcze jedna drużyna angielska. Prawdopodobnie z tego, co poinformował nas pan Marek, będzie jeszcze jedna drużyna z Polski. Tak więc naprawdę przyklasnąć i schylić czoła na te pomysły, które cały czas gdzieś tam w głowach tych zielonogórskich promotorów się rodzą. I tylko czekać, aż Peterborough będzie miał w nazwie też, tak? Falubas, Peterborough, tak. Falubas, później Wetlanda, Falubas w Szwecji. Wielkie brawa. Gratulujemy i zapraszamy początek sezonu żużlowego na Wyspach. Marzec z udziałem Stelmetu Falubasu Zielona Góra. A kibiców żużlowych, sportowych na Wyspach, jak widzieliśmy ostatnio, jest wielu i żużlowych również, więc myślę, że wielu kibiców będących tam na stałe czy tymczasowo na pewno zagości na piękny obiekt w Peterborough. Jarosław Hampel będzie jesienią promował ten turniej. On w kasku żółtym na pierwszym polu startowym. Obok niego Mirosław Jabłoński w kasku koloru niebieskiego. W kasku białym Aleksander Loktajew i Michael Jebsen-Jensen w kasku koloru żółtego. Ma coś do udowodnienia Jarosław Hampel, który miał problem z motocyklem na ostatnim okrążeniu swojego pierwszego wyścigu, w którym to prowadził. Wygrał tamten wyścig Rune Holta. No i z bardzo dobrej strony pokazał się Michael Jebsen-Jensen, który, no podkreślę jeszcze raz, pewnie, bardzo pewnie czuje się tutaj w Częstochowie. Bardzo dobra średnia, prawie 2 punkty, dokładnie 1,94. Jebsen jest sklasyfikowany na 27 pozycji, jeśli chodzi o najskuteczniejszych zawodników polskiej Ekstraligi. Cała czwórka już pod taśmą, za moment wyścig piąty. Jabłoński i Jebsen-Jensen kontra Loktajew i Hampel. Hampel został troszeczkę z tyłu. Na prowadzeniu mamy Jabłońskiego, ale proszę zobaczyć, bo oto Aleksander Loktajew. Aleś pociągnął na tej prostej. Młody zawodnik Falubasu teraz próbuje do niego dojść. Hampel, cała czwórka blisko siebie. Loktajew na prowadzeniu. Jabłoński jest na miejscu drugim. Takich rozstrzygnięć raczej w tym wyścigu mało kto się spodziewał. Hampel już przeskakuje na pozycję numer 2. Jedzie po 2 punkty, ale Jabłoński walczy dzielnie, wypycha Hampela. Hampel jest na miejscu trzecim. Loktajew, Jabłoński, Hampel i Jebsen-Jensen na miejscu czwartym. Ależ niesamowicie to wygląda. Hampel, niesamowite przyspieszenie. Nabrał na prostej kolejny raz jego motocykl. Niesamowitego przyspieszenia. Loktajew na prowadzeniu, a o punkty cały czas walczy cała czwórka. Teraz Jabłoński przed Hampelem. Wyniosło Hampela pod bandę. Ma nieco dłuższą kreskę do przejechania. Jest na miejscu drugim Hampel. Hampel czy Jabłoński? Jabłoński czy Hampel? Jabłoński, drodzy Państwo, 4-2. Pierwsze zwycięstwo w tym spotkaniu zespołu z Zielonej Góry po fantastycznych emocjach, po fantastycznej walce, po niesamowitych rozstrzygnięciach. 3 punkty dla Loktajewa, 2 punkty dla Mirka Jabłońskiego i 2 punkty, 1 dla Jarka Hampela i Michael Jebsen-Jensen bez punktu. 17 do 13 prowadzi Dospel Włókniarz Częstochowa. Brawo za ten wyścig. No ja bym chciał oglądać tyle walki podczas zawodów w Grand Prix chociażby, gdzie startują najlepsi zawodnicy na świecie i między sobą rywalizują. Tutaj Mirek Jabłoński przede wszystkim z Jarkiem Hampelem pokazali, że tak naprawdę oni nie mają ochoty kończyć sezonu. Oni dopiero są rozgrzani, oni jeżdżą na 120% i tutaj pokazują świetny żużel. Żużel ryzykowny, żużel na najlepszych atakach. Dają z siebie wszystko, wykorzystują każdy fragment toru. Jarek Hampel lekko podrażniony
tym defektem chyba w pierwszym wyścigu. Nie wiem, czy tutaj nie korzystał z motocykla numer 2, ale Mirek Jabłoński chyba chcąc udowodnić samemu sobie, że może wygrać z Jarkiem Hampelem, robił wszystko, żeby właśnie to uczynić i zrobił to. Ostatni łuk pojechał lepiej, szybciej wyszedł z tego łuku wyprostowany motocyklem Jarek Hampel. W twardsze miejsce wpadł, został, stracił kilka metrów i to właśnie częstochowianin zwyciężył. Aleksandr Loktajew, ja powiedziałem, że on w przyszłym sezonu ma wielkie szanse na to, aby wrócić do składu Walubazu, wrócić na juniora nie za bardzo może, natomiast pokazuje tutaj, że absolutnie jest zawodnikiem, na którego warto stawiać. Ja przypomnę tylko, że Aleksandr Loktajew w tym sezonie jeżdżący w barwach Polonii Bydgoszcz to 19-latek, tak więc on w przyszłym roku będzie zaledwie 20-latkiem i w tych statystykach, na których się powołuje, to zawodnik klasyfikowany na 32 miejscu, a więc na 19-latka to wynik bardzo dobry. Grigori Łaguta w kasku koloru czerwonego, obok niego Patryk Dudek w kasku żółtym, Adam Strzelec, kask niebieski i Krzysztof Jabłoński, kask koloru białego. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że Jabłoński jeździł w parze z Piotrem Protasiewiczem, ale Piotr Protasiewicz już zasłużony holiday. No, rozmawiałem z kilkoma zawodnikami i to chyba jest jakby potwierdzenie tego, o czym ty mówisz, że nie wszyscy tak naprawdę nawet mają ochotę na to, żeby ten ciekawy sezon się kończył. Bardzo ciekawy mecz jednak na zakończenie. Prawa natury są nieubłagane, za kilka dni liści już na drzewach nie będzie i będziemy czekać na śnieg. Wyścig szósty, taśma w górze, ależ do przodu wysunął się strzelec. Teraz, no nie wiem, czy Patryk Dudek lekko go nie potrącił. Za moment spróbujemy to przeanalizować, ale najważniejsza informacja jest taka, że Adam Strzelec, wypożyczony do włókniarza z Częstochowa, pozbierał się i szybko wstał. I jeśli Dudek, dobrze, tak, wygrywa tutaj start, wjeżdża włók bardzo wąsko białej linii, wysuwa się tutaj do środka toru. Pewnie no, za chwilę zobaczymy w innej powtórce, czy był tam kontakt między nimi. Myślę, że był. Tutaj złapał trochę większą przyczepność Patryk Dudek, wyjechał w przednią część motocykla Adama Strzelca i ten chyba musiał się tutaj położyć na tor. Na szczęście szybko wstał i o własnych siłach idzie do parku maszyn, ale no znowu Grigory Łaguta przegrał start i pewnie oglądalibyśmy jego próby przedostania się na korzystniejsze pozycje. Patryk Dudek miał tu jeden cel, zwyciężył ten start i od razu wjechał na tor Rosjanina. No ale jak informuje nas sędzia, wyścig będzie powtórzony w czteroosobowym składzie i jak najbardziej tak powinno być. Trwają dyskusje na temat tych regulaminów, bo czasami te wątpliwości są niesamowite. Czasami naprawdę nie ma winnego. Widzieliśmy wiele przykładów w tym sezonie, że trudno jest tak naprawdę ukarać jednego zawodnika, bo żużel jest nieprzewidywalny i ja bym prosił, tutaj apelował, że jeżeli są już osoby, które bawią się przy regulaminie, może zastanowić się na sytuacje naprawdę ekstremalne. Dziś jesteśmy świadkami meczu towarzyskiego, tak więc sędzia podjął bardzo dobrą decyzję, ale przypuszczam, że gdyby to była walka o punkty, to niestety ktoś musiałby zapłacić za przerwanie tego wyścigu. Chociaż akurat ta sytuacja no, zdarza się wielokrotnie i na pierwszym łuku sędziowie lubią powtarzać w czteroosobowym składzie. Najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy podobne wydarzenie dzieje się na drugim łuku chociażby lub dalej i wtedy niestety sędzia musi kogoś wykluczyć, a obaj zawodnicy nie zrobili nic, żeby się przewrócić, więc zawsze jakakolwiek decyzja nie zapadnie, jest to decyzja krzywdząca. Przenieśmy się na moment do parku maszyn, tam Tomasz Lorek i jeśli dobrze słyszałem, obok niego Grzegorz Dzikowski. Starszej maści kibice doskonale pamiętają czasy Mirka Berlińskiego i Grzegorza Dzikowskiego. Gdańskie Wybrzeże, wielkie czasy na polskim wybrzeżu, świetne czasy, a dzisiaj trener włókniarza Częstochowa. To prawdziwa przyjemność prowadzić taką drużynę, gdzie Slamer, dziękuję ci, zrobiłeś piękną akcję. To oczywiście Sławek Drabik w akcji. Natomiast Grzegorz, to duża przyjemność prowadzić taki zespół? O, na pewno tak. To już zaznaczyłem w tym sezonie, że prowadzenie takiej ekipy, jaką mieliśmy w tym roku, to jest cała przyjemność i to właśnie do czego się dąży, że drużyna ma być zgrana i jeden drugiemu pomagać, a
utworzenie tych par, jakie zrobiliśmy, no uważam, były chyba prawidłowe. Dwa diamenty, bo o tym, że rosyjskie torpedy świetnie jechały w tym roku, Emil Sajfudinow i Grisha Łaguta, to żadna nowina, ale dwóch fenomenalnych zawodników, Michael Jebsen-Jensen, młoda fala, i Rune Holta, który pokazuje, że po 40 dopiero zaczyna się żużlowe życie. Skąd energia u tych chłopaków i jak widzisz przyszłość u Michaela Jebsena? No, rutyna połączona z młodością, to dało właśnie ten efekt, który właśnie dobra jazda tej pary powodowała, że po prostu wygrywaliśmy mecze. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Tyle Grzegorz Dzikowski. W międzyczasie na torze nie ma jeszcze na razie zawodników. Czekamy na czwórkę, która wyjedzie do powtórzonego startu przy okazji biegu szóstego, a w międzyczasie pojawiło się troszeczkę więcej widzów. No, nie ma co ukrywać, ta pora roku to jest największy wróg, ja myślę, księgowego w każdym klubie żużlowym, bo jednak kibice lubią, kiedy jest możliwość wypicia chłodnego napoju, a nie zimnego, chłodnego napoju na zimnie. Także. Ale i tak brawa dla tych wszystkich, którzy dziś zdecydowali przyjść się na stadion, piękny stadion przy ulicy Żużlowej. I Krzysztof, myślę, że na razie nikt z wszystkich osób, które pojawiły się tutaj w Częstochowie, nie może być zawiedzonym, bo naprawdę kawałek fajnego speedwaya już widzieliśmy. Tak, myślę, że żużlowcy rekompensują kibicom tą chłodną pogodę, bo te emocje naprawdę, naprawdę rozgrzewają. Tu ciężko przejść obok tych wyścigów obojętnie, bo to są wyścigi absolutnie na styku, absolutnie na pełnym gazie i tutaj nie ma odpuszczania ani na moment. Każdy zawodnik chce zakończyć ten sezon pozytywnie, każdy kolejny wyścig jest dla niego bardzo ważny i to na szczęście widać po ich jeździe. Są bardzo dzisiaj ambitni. Czekamy jeszcze na Adama Strzelca, który jest już na torze. Za moment pojawi się przy taśmie maszyny startowej. 17 do 13, a więc w Stelmet Falubas po tych dwóch przegranych wyścigach 1 do 5 i 2 do 4 wziął się za odrabianie strat. Przypomnijmy, Grigori Łaguta kask czerwony, Patryk Dudek kask żółty, Adam Strzelec na niebiesko i Krzysztof Jabłoński w kasku koloru białego. Są już wszyscy blisko taśmy. W kasku białym Krzysztof Jabłoński jeszcze ustawia swój motocykl Grigori Łaguta, który jako ostatni dojechał do taśmy maszyny startowej. 3, 2, 1, za moment taśma pójdzie w górę. Teraz bardzo dobry start Patryka Dudka, on jest na prowadzeniu, jego kolega Krzysztof Jabłoński na miejscu czwartym, za plecami Dudka Strzelec, na miejscu trzecim Łaguta, ale Jabłoński po szerokiej ruszył w pogoń za żużlowcami Włókniarza. Na razie ta podróż, ta szarża przy bardziej odsypanej nawierzchni nie przynosi rezultatu. Zdecydowanym liderem tego wyścigu Patryk Dudek, który ma jakieś 15, może 16 metrów przewagi nad Adamem Strzelcem. Dosyć spora zaliczka, dosyć spore prowadzenie, a Jabłoński cały czas nie rezygnuje. Jest blisko tylniego koła Grigoria Łaguty, ale kiedy się zbliży do zawodnika Włókniarza, ten niemal czując jego oddech odjeżdża mu, tak jak zrobił to przed momentem. Wyścig układa się na 3 do 3. Przedostatnia prosta. Dudek deklasuje rywali, ale nie ma wsparcia w koledze. Krzysiek Jabłoński jedzie na miejscu czwartym. Mamy trzeci remis w tym spotkaniu. 3 punkty dla Patryka Dudka. Drugi był Adam Strzelec. 1 punkt dla Grigoria Łaguty. Bez punktu Krzysiek Jabłoński i 20 do 16, czteropunktowe prowadzenie drużyny Włókniarza. Młodzież górą, tutaj Patryk Dudek ustępuje pierwszeństwa Adamowi Strzelcowi przy wjeździe do parku maszyn, ale już na torze nie był już takim dżentelmenem i nie puszczał młodszych kolegów. Sam musi się przyzwyczajać już do tego seniorskiego żużla i robi to doskonale. Ponowny świetny start Patryka Dudka. Miał tu jeden cel, jak w pierwszej odsłonie tego wyścigu, założenie do wewnętrznej Grigoria Łagutę i już na 30 metrze Patryk był przy wewnętrznej białej linii. Później tylko odjeżdżał, dużo szybszy niż jego rywale. Też Adam Strzelec jakoś nie forsował tego
tempa. Grigori Łaguta tuż za tylnym kołem Adama Strzelca też nie podjął w tym wyścigu jednak walki. A Krzysiek Jabłoński, no ewidentnie mimo wielkich prób i różnych ataków różnymi ścieżkami na tym motocyklu nie może tutaj na tym torze, wymagającym torze, jeśli chodzi o sprzęty i szybkość motocykli, zielonogórzanin nie może sobie poradzić. Dudek, Strzelec, Łaguta i Krzysiek Jabłoński. Taka była klasyfikacja na kresce wyścigu 6.20 do 16. 4 punkty na korzyść gospodarzy. Aż 4 i tylko 4 punkty. Wyścig 7 przed nami, no i będziemy w nim, mam nadzieję, świadkami niesamowitego pojedynku między polskim Norwegiem w barwach Łukniarza i Szweda w barwach Falubazu. O nim mowa. Andreas Jonsson, kask żółty, najbliżej pierwsze pole startowe, najbliżej krawężnika. W kasku czerwonym Rune Holta, w kasku białym Aleks Gardziński i Rafał Sząbierski, najbliżej bandy kask koloru niebieskiego. Tak, i on tutaj po zewnętrznej części toru długo się przygotowuje i próbuje znaleźć tam pod bandą jakieś przyczepne miejsce, bo jeśli znajdzie się na tej ścieżce po zewnętrznej części toru na pierwszym muku w miarę korzystnej sytuacji, no to on może tutaj mocno krążyć pod płotem. No i Rafał Sząbierski już tutaj na torze w Częstochowie często pokazywał, że potrafi to robić, więc mając obok Zgardnińskiego, który może nie wystartować aż tak dobrze, to dużo pola robi się dla Sząbierskiego. Zresztą bardzo dobrze zaprezentował się też przed tygodniem. Nie była taka fenomenalna ilość punktów, 7 w 5 wyścigach, ale pokazał się jako z bardzo dobrej strony, jako jeden, nie oszukujmy się, z niewielu zawodników włókniarza, którym bardzo ciężko było ciłać punkty od godziny 12.30 na wrocławskiej 69. Holta, Jonsson, Sząbierski, Zgardziński, taśma w górze. Andreas Jonsson na prowadzeniu. Ależ proszę zobaczyć, Aleks Gardziński, niesamowite! To młody zawodnik Falubazu przez moment był liderem tego wyścigu. Teraz co zrobi Andreas Jonsson? Czy pomoże młodszemu zawodnikowi Falubazu, aby ten obronił miejsce drugi? Na razie nie ma takiej możliwości, bo Rune Holta będzie próbował. Nie, jadą parą, próbuje pan profesor, ale Jonsson, Andreas Jonsson, pomóc swojemu zawodnikowi. Mamy defekt, już tylko Holta sam osłabiony. Teraz przedziera się, jedzie między dwójkę zawodników Falubazu. Jest tam troszeczkę miejsca i wykorzystał tę lukę Rune Holta. Andreas Jonsson, Rune Holta, ale teraz Holta zna świetnie Jonssona. Tutaj 10 lat temu oni byli w składzie włókniarza, który zdobywał Mistrzostwo Polski. Jonsson teraz odjechał od rywala i wydaje się, że wyścig zakończy się zwycięstwem 4-2 Falubazu. Tak też się stało, to drugie zwycięstwo Falubazu w rozmiarze 4-2. 3 punkty dla Andreasa Jonssona, 2 dla Rune Holty, 1 dla Aleksa Zgardzińskiego i bez punktu Rafał Sząbierski, który zanotował defekt 22 do 20 już tylko. Tak więc mecz zrobił nam się bardzo, ale to bardzo wyrównany. No widać tutaj dużą wolę walki po stronie zielonogórskiej, więc oni tu nie będą ułatwiać zadania, jeśli chodzi o wygraną gospodarzą. Rafał Sząbierski próbował na tym pierwszym łuku. Nieźle tu widzimy jego start, nieźle wjechał w ten łuk, ale Andreas Jonsson tu wypychał Rune Holta, a Rune Holta automatycznie wjechał na tor Rafała Sząbierskiego i ten został tam zdecydowanie w tym największym brudzie i szprycy, musiał przymknąć manetkę gazu i nie liczył się już w tej stawce. A tutaj Andreas Jonsson faktycznie przez dwa okrążenia próbował oglądać się na Aleksa Zgardzińskiego. Później zostawił go na kilka metrów i ten sobie no, nie miał prawa poradzić. Myślę, że gdyby Andreasa Jonssona nie było, to Aleks Gardziński dłużej radziłby sobie z obroną tych ataków Rune Holty, bo jechałby inną ścieżką, jechałby tą ścieżką, którą jedzie Andreas Jonsson, mógłby szybciej rozpędzać swój motocykl. A Rune Holta próbował dosyć cwany sposób jednocześnie wyprzedzić Gardzińskiego i od razu wjechał na linię toru Gardzińskiego, tak aby Jonsson mógł być zaskoczony i wtedy próbował jednym atakiem wyprzedzić też Szweda. Nie udało mu się, bo Andreas Jonsson dzisiaj ponownie bardzo szybki. Jonsson pierwszy, Holta drugi, Zgardziński trzeci, defekt Sząbierskiego. To wszystko sprawiło, że Włókniarz prowadzi 22 do 20 z Falubazem. Chwila reklam, za moment wracamy do Częstochowy. Już
różnicowe krajobrazy można podziwiać doskonale w Islandii, ale inny skandynawski kraj produkuje całą masę i zastępy wielkich arcymistrzów Speedwaya. Dania, więc Erik Gundersen, Jan Oswald Pedersen, Tommy Knudsen i oczywiście wielki Hans Nielsen. Michael, week ago you had a chance and the privilege to speak and also see former four times world champion, 22 gold medals, Hans Nielsen, a wonderful lad, a great professor as we called him from Oxford. Did you know him or did you watch him only racing on a video? I never really watched Hans because he quit in 99 and I started Speedway in 99. But I remember from him that he was so tactical. That was at the time where the GPs, where they were running the heats about the helmet color for the next heat and stuff like this. And I remember him shutting off before the finish line so he get red helmet in the next heat and stuff like this. Very smart man. Yeah, exactly. Very clever. And I remember him also, like, if he really wanted to win, then he won everything. Hans Nielsen kończył karierę w roku 99, wtedy kiedy Michael Jebsen Nielsen zaczynał, stawiał pierwsze kroki i pamiętał Hansa, że to był profesor, nie tylko stylista, genialny technik, cudownie wykorzystujący prawa fizyki, ale też kapitalny rider, który wiedział, kiedy sklapować, kiedy przymknąć gaz, po to tylko, żeby mieć lepsze porę wyboru startowego zupełnie w innym wyścigu. Wtedy oczywiście były krokodylki, a więc wyścigi knockout system i Hans Nielsen był też strategiem, nie tylko świetnym profesorem żużlowym na motocyklu, ale też genialnym gościem, który wiedział, jak sprytnie ustawić się do kolejnych wyścigów, tylko Michael Jebsen Nielsen. Szanowni Państwo, no to już prawie półmetek drugiego meczu o Puchar Fair Play pomiędzy Dospelem Włókniarzem Częstochowa a Stelmetem Falubazem Zielona Góra. Wynik na styku. Dobry żużel. Jesteśmy tego świadkami. Wyścig ósmy. Od krawężnika w kasku białym Aleksandr Loktajew. W kasku koloru czerwonego Grigori Łaguta. Jarosław Kampel w kasku koloru żółtego i Artur Czaja w kasku koloru niebieskiego. Rówieśnik Aleksandra Loktajewa. No, jestem bardzo ciekawy, jak będą wyglądały i drużyna Włókniarza, i drużyna Falubazu w nowym sezonie. Czy będzie KSM, czy on będzie regulował i wymuszał ustawienie zawodników, ustawienie drużyny, kontraktowanie zawodników, bo widzimy, że niektóre drużyny już idą w takim kierunku, że kontraktują liderów. Jak później będzie wyglądało kontraktowanie? Czy znowu będziemy mieli takich zawodników, którzy będą no, taką troszeczkę atrapą na papierze w programie po to, żeby spełnić te wymogi KSM-owskie? No ja oczywiście jestem za tym, że jeżeli raz powiedziało się, że KSM-u ma nie być, to trzeba być konsekwentnym i zdania w jakiś sposób trzeba dochować, bo przecież jeśli kluby mają problemy finansowe, a to jest główny powód, za którym miałoby się taki KSM utrzymać, no to coś tu jest nie halo według mnie. Ruszyli Grigori Łaguta, teraz przypomniał sobie, jak należy skutecznie jeździć. On na prowadzeniu, ale nie ma wsparcia w juniorze swojej drużyny. Między Łagutą a nim dwójka zielonogórzan, na miejscu drugim Jarosław Kampel i znając zaciorność tego jednego z najsympatyczniejszych zawodników na świecie, walka toczyć się będzie o zwycięstwo do końca i już to tak wygląda. Jest na prostej bardzo blisko, ale mamy wypadek, mamy upadek. Wyścig zostaje przerwany. Leży, wstał już na szczęście Artur Czaja, sędzia musiał przerwać ten wyścig. O ile sam zawodnik chyba zdążyłby zbiec z toru, tak na tym torze zostałby jego motocykl, który absolutnie stałby się tutaj tak, wielkim niebezpieczeństwem. Też jedna z reklam, która odczepiła się od tej bandy dmuchanej, leżała na torze, więc to byłoby niebezpieczne, zwłaszcza w sytuacji, kiedy tutaj na tym torze dzisiaj, nie tylko dzisiaj, no często jedzie się tuż obok bandy, więc to byłoby bardzo niebezpieczne. Na wejściu w pierwszy łuk, na środku toru jest taka lekka nierówność, jest tam trochę więcej przyczepnej nawierzchni i tam zawodnicy nie mogą płynnie i swobodnie wyłamywać swoich motocykli. Podbija najczęściej tylną część motocykla do góry, wtedy tracą kontrolę nad motocyklem. No i akurat nie zdarzyło się nikomu jeszcze dzisiaj przewrócić z tego powodu, ale Artur Czaja jest chyba pierwszą ofiarą właśnie tego miejsca. No i sędzia tutaj już nie miał możliwości, musiał młodego zawodnika z powtórki do wyścigu ósmego wykluczyć, tak więc Czaja zostanie
w parku maszyn. Przypominam, 22 do 20. Taki jest wynik pojedynku Dospelo-Gówniarza Częstochowa z Telmetem Falubazem Zielona Góra po 7 odsłonach tej rywalizacji. Ale Łaguta teraz zaskoczył tym dobrym startem, natomiast Jarek Hampel gryzł niesamowicie. Tak, po jeździe Łaguty było widać, że on z kolei teraz już jest spragniony zwycięstw i znowu chce wygrywać. Bardzo skoncentrowany na starcie. On strzelił się w ten moment startowy wyśmienicie. Zdarzały się sytuacje, gdzie sędziowie takie wyścigi powtarzali. Tym razem oczywiście i słusznie, że sędzia nie przerwał tego wyścigu, bo Grigory Łaguta nie wydaje mi się, żeby się ruszał przed tym momentem puszczenia taśmy startowej przez sędziego. On po prostu wstrzelił się idealnie w moment startowy. Bardzo dużą przyczepność też uzyskał od razu po puszczeniu dźwigni sprzęgła, więc tutaj rządził i dzielił na dojeździe do pierwszego łuku, ale Jarek Hampel już na wyjściu z łuku, jadąc dobrym torem, przycinając linię toru jazdy do wewnątrz, zbliżył się blisko, więc no to tylko wróży, że w powtórce tego wyścigu Jarek Hampel będzie na pewno bardziej skoncentrowany na starcie i tutaj ta rywalizacja między nimi na pewno będzie nie mniej ciekawa. Sędzia już uruchomił bursztynowe światło. Minuta i 2 sekundy do momentu, w którym zawodnicy rozpoczną batalię, rywalizację, walkę o punkty w wyścigu ósmym. Jarek Hampel, on już jest na torze. Wychowanek Polonii Piła, jego pierwszy sezon w zielonogórskim Falubazie, niemal z marszu stał się jednym z najpopularniejszych, z zawodnikiem jednym z najbardziej lubianych. Z tego co pamiętam, on i Dudek wygrywali w takiej, prowadzili w takiej klasyfikacji wśród kibiców Falubazu, jeśli chodzi o takich najsympatyczniejszych dżentelmenów drużyny z Zielonej Góry. Zwłaszcza jak się jeździ tak doskonale jak Jarek Hampel, to ta sympatia rośnie. Szybko, tak jest odwzajemniona. 2,51, a w Zielonej Górze 2,75 to są statystyki. Na wyjazdach Jarek troszeczkę słabiej, 2,33, ale jeżeli ktoś ma taką średnią biegową 2,33, to trudno tutaj mówić, że to jest wynik słabszy. W trójkę jedziemy wyścig ósmy bez Artura Czai. No i proszę, jest bardzo, ale to bardzo dobrze dla gospodarzy. Zdecydowanie na prowadzeniu Grigori Łaguta, który teraz wystrzelił niesamowicie przed Hampela, ale odjeżdża szeroko Łaguta, co próbuje wykorzystać jadący bliżej krawężnika Jarosław Hampel. Ten moment zdecydował, że zbliżył się Hampel do Łaguty, ale teraz Hampel odjechał na zewnętrzną i Łaguta cały czas na prowadzeniu z kilkunastometrową przewagą. Aleksander Loktajew teraz zdecydowanie odstaje. Łaguta. Wydaje się, że pewnie zmierza po 3 punkty. Osamotniony w tym wyścigu. Jedzie sam, ale jedzie na prowadzeniu. Rozpoczęło się ostatnie okrążenie. Jakieś problemy z motocyklem Aleksandra Loktajewa. Zaskoczył jeszcze silnik. I będziemy mieli remis numer 4 w tym meczu. 3 punkty dla Łaguty, 1 punkt dla Loktajewa i 2 punkty dla Hampela. Czaja wykluczony. 25 do 23 po 8 wyścigach. Grigory Łaguta zwyciężył i taki wniosek się nasuwa, że kiedy Grigory Łaguta wygrywa starty, to wyścigi są mniej emocjonujące, bo wtedy, kiedy wyjeżdża spod taśmy na drugiej czy trzeciej pozycji, to zawsze oglądamy wiele prób różnych ataków, a tym razem Grigory Łaguta był tylko skoncentrowany na szybkiej jeździe przed Jarkiem Hampelem, który no ani przez moment tak naprawdę nie zagroził. Może przy wyjściu z drugiego łuku, tak, kiedy Grigory Łaguta no, poszerzył sobie tor jazdy, dłuższą trasę wybrał na tym drugim łuku pierwszego okrążenia, dzięki temu Jarek Hampel na chwilkę się zbliżył, ale to było tylko takie pozorne zagrożenie, bo Grigory Łaguta tam po zewnętrznej części toru musiał ostatecznie na prosto i uzyskać dużo większą prędkość. Tu widzimy tą sytuację. Jarek Hampel
na wysokości Grigoriowa Guty, ale oczywiście Rosjanin zdecydowanie bardziej z przodu wjechał już w pierwszy łuk drugiego okrążenia. I pewnie wygrał. 3 punkty dla Łaguty, 2 dla Hampela, 1 dla Loktajewa. W tym wyścigu w powtórce nie pojechał Artur Czaja, który został przez sędziego wykluczony. Minuta 25 sekund do rozpoczęcia rywalizacji w wyścigu 9. Przypomnę, 25 do 23. Taki jest wynik po 8 wyścigach. Krzysztof Jabłoński, Patryk Dudek kontra Rafał Sząbierski i Rune Holta, którego plecy przez momentem oglądaliśmy. Przed nami uczestnicy wyścigu 9. Rafał Sząbierski w kasku niebieskim, najbliżej krawężnika. Krzysiek Jabłoński w kasku białym, drugie pole startowe na trzecim. Rune Holta, Norweg z polskim paszportem, w kasku koloru czerwonego. I Patryk Dudek w kasku koloru żółtego, który tym meczem żegna się z pozycją juniora, chociaż dzisiaj jedzie jako senior, nie jedzie w gronie juniorów, ale jakby kończymy wiek określony tą magiczną liczbą 21 od nowego sezonu. Patryk Dudek będzie już seniorem, ale jak widać radzi sobie całkiem. Tak, myślę, że wszyscy jesteśmy spokojni o formę Patryka Dudka. Większość wyścigów i tak startuje z seniorami, a takim symbolem jest drużynowy Puchar Świata, gdzie naszą reprezentacją seniorską zdobył złoty medal, więc on jest do tego okresu nowego absolutnie przygotowany. I być może dlatego Marek Cieślak gdzieś przyjechał obserwować, jak jej w dyspozycji jest Patryk Dudek. Taśma w górze. No i znowu zawodnicy Falubazu są z przodu, odstaje jedynie Rafał Sząbierski, ale na prowadzeniu mamy Rune Holtę, chociaż Rune Holta teraz przegrywa z Patrykiem Dudkiem. Dudek jest pierwszy, Dudek przewodzi stawce w wyścigu 9. Dudek, Holta, za nim Krzysztof Jabłoński, a za Jabłońskim Rafał Sząbierski. Wydaje się, że walka o zwycięstwo w tym wyścigu jeszcze się nie skończyła. Holta jest zadziorny. Holta lubi jeździć w Częstochowie. Holta lubi częstochowski klub i częstochowskich kibiców. Ten sezon jest dla niego zupełnie inny niż ten 2012, kiedy to reprezentował barwy Falubazu. Ale w tym wyścigu Dudek jednak, o, on jest tutaj tym, który rozdaje, tasuje karty i on o tym decyduje, kto swoje karty wykłada. Dudek na prowadzeniu, Holta na miejscu drugim. Jeszcze defektuje w dodatku motocykl Rafała Sząbierskiego. 4-2. Takim wynikiem zakończy się walka o punkty w wyścigu numer 9 i tym samym 27 do 27, można by powiedzieć, mecz rozpoczynamy od początku. Mamy pierwszy w tym spotkaniu remis, jeśli chodzi o wynik. 27 do 27. Patryk Dudek, 3 punkty, 2 punkty dla Rune Holty, 1 punkt dla Jabłońskiego, bez punktu Rafał Sząbierski. No i Patryk Dudek pokazał dwa bardzo inteligentne zachowania na torze. Po pierwsze, na pierwszym łuku, właśnie kiedy zauważył lukę, którą wykorzystał wyśmienicie, mimo nie najlepszego startu, ale w miarę korzystnego, obok tylko Rune Holta wyjechał dobrze, ale tutaj wyciągnęło jego motocykl do przodu i Patryk Dudek od razu to wykorzystał, wjechał w tą lukę między Jabłońskim a Holtą. Jeszcze w ten drugi łuk wjechali równo, ale też właśnie jazda Patryka Dudka na drugim łuku, mimo twardej nawierzchni po tej linii, po której jechał, widać było, że bardzo stara się, żeby ten jego motocykl szybko wychodził na prostą, przesiadał się do tyłu już w połowie łuku, żeby jak największą przyczepność łapać mimo tej twardej nawierzchni, i udawało mu się. Ten motocykl od razu łapał prędkość, łapał przyczepność, tylne koło łapało bardzo dobrze nawierzchnię tego drugiego łuku i wyjechał przed przednie koło Rune Holty i później już tylko powiększał przewagę. 27 do 27 po 9 wyścigach. Przed nami wyścig 10. No i po tym wyścigu będziemy mieli 10-minutową przerwę. Mamy już zawodników, którzy podjechali pod taśmę maszyny startowej. Dawno nie byliśmy na torze. Arka do końca. Tak jest. Proszę bardzo, dzisiaj w kombinezonie kolegi. Zobaczmy, jak to wygląda na kresce.
Michał Jebsen, Jensen kask czerwony, Arkadiusz Potoniec kask biały, Mirosław Jabłoński kask niebieski i Andreas AJ Jonsson kask koloru żółtego. Ciężko będzie o punkty w takim wyścigu młodemu Arkowi, ale objedzie trzy ważne wyścigi i jakby takim mocniejszym akcentem dla juniora zakończy sezon, w którym zdobył licencję żużlową, a przecież tak jak mówiliśmy, zdobył ją całkiem niedawno, bo tak naprawdę na początku września, dokładnie 3 września, tutaj w Częstochowie. Oba kluby słyną z tego, że są kuźnią talentów. Oba kluby mają taką filozofię, że próbują budować na swoich wychowankach drużyny, chociaż w tym sezonie, jeśli chodzi o Bukniarz, to może nie do końca jest zastosowanie właściwie. Potoniec zostaje, przegapił moment startowy, a Włókniarz dzieli i rządzi w tym wyścigu. Na prowadzeniu mamy Michaela Jebsena Jensena. Teraz między zawodnikami częstochowskimi Andreas Jonsson. On próbuje walczyć o zwycięstwo. A więc duńsko-szwedzka batalia o prowadzenie w wyścigu 10. Jonsson, ależ poszedł bliżej wewnętrznej części toru, ale Duńczyk nie odpuszcza, chociaż teraz Duńczyk próbuje się napędzić. Jest jednak ten metr, 2 metry za Andreasem Jonssonem. Duńczyk raz jeszcze szerzej, ale świetnie ustawiony ma motocykl na to spotkanie Andreas Jonsson. Wyścig układa się na 3-3. Jonsson, Jensen, Jabłoński i na miejscu 4 Potoniec. Tak to wygląda na ostatnim okrążeniu. Będziemy mieli więc kolejny remis i w całym meczu cały czas również remis 30-30. 3 punkty dla Andreasa Jonssona, 2 punkty dla Michaela Jebsena Jensena, Jabłoński 1 punkt, Potoniec bez punktu. Chyba w tym momencie zakończy udział w tym meczu młody zawodnik Falubazu. Chociaż jeszcze jest prawdopodobne to, że Rafał Dobrucki da mu szansę w którymś z wyścigów nominowanych. Chyba że tutaj będzie walka do ostatnich wyścigów po prostu o zwycięstwo. A tu widzimy piękne ataki Andreasa Jonssona na Jensena. Tutaj znalazł lukę między częstochowianami, wjechał wewnętrzną część toru i generalnie obierał właśnie chyba doświadczony poprzednimi wyścigami swoich kolegów, zwłaszcza Patryka Dudka. Andreas Jonsson zobaczył, że korzystniejszą ścieżką jest jednak to, aby nie szukać po zewnętrznej części toru tej przyczepności, tylko wchodzić wąsko, wyłamywać szybko motocykl i bardzo szybko wychodzić na prostą, jak najszybciej właśnie starać się wyprostowywać ten motocykl, aby nabierał już prędkości. I w ten sposób dogonił Jensena i w ten sam sposób na pierwszym łuku drugiego okrążenia już był przed Duńczykiem, który wydawało się, że nie popełnia błędów, jedzie dobrym torem jazdy, ale jednak ścieżka obrana przez Szweda dużo bardziej korzystna na tym etapie zawodów. Szanowni Państwo, Jonsson, Jensen, Jabłoński, Potoniec to klasyfikacja wyścigu 10, 30-30. Przed nami krótka chwila reklam, za moment wracamy do Częstochowy. Lew, czyli król zwierząt, ale człowiek, który kocha Speedway od kołyski. Paweł Mizgalski doskonale wie, że częstochowskie lwy, bo taki przydomek nosi drużyna z Częstochowy, to ludzie, którzy kochają walkę fair play. Częstochowa jest niezwykłym miejscem żużlowo, siatkarsko też oczywiście, ale jeśli chodzi o Speedway, czy jest walka o utrzymanie się w ekstralidze, czy walka o fazę playoff, czy walka o medale, zawsze jest multum ludzi. Jak ty to robisz? Gdzie sięgasz? Czy są przedszkola? Czy jeździsz, pokazujesz różne fajne strony Speedwaya w okolicy? Jaki jest sekret tego niezwykłego wydarzenia, tego zjawiska? Ja myślę, że to miłość, jaką darzą żużel częstochowianie. Tu rzeczywiście wypija się tą miłość do żużla z mlekiem matki. Chociaż rzeczywiście takie akcje, o których wspomniałeś, czyli spotkania w szkołach, czyli zapraszanie dzieci do odwiedzania stadionu żużlowego, do spotkań z żużlowcami, do poznania tego żużla właśnie tak z drugiej troszeczkę strony, nie od trybun, ale tutaj z parku maszyn, to bardzo pomaga.
tym roku był Puchar Świata po raz pierwszy, wielka, duża impreza od lat w Częstochowie. Czy to jest jakieś sakrum i wejście w duże imprezy światowe, czy raczej pozostajecie przy klimacie ligowym? Ten Puchar Świata na skutek różnych okoliczności nie zgromadził takiej frekwencji na trybunach, jakiej się spodziewaliśmy. Przypomnijmy, średnio na meczach ligowych mamy tutaj 13,5 tysiąca widzów. Na meczu półfinałowym z Toruniem pobiliśmy rekord 20 tysięcy. Natomiast dostaliśmy fantastyczne noty od oficjeli FIM, czyli Światowej Federacji Sportów Motorowych. To wyjeżdżając tutaj z Częstochowy, Tony Steele powiedział, że grzechem byłoby w tym mieście pod Jasną Górą nie organizować kolejnych imprez rangi międzynarodowej. Bardzo mocno o tym myślimy. Jest szansa, że w przyszłym roku te imprezy międzynarodowe do Częstochowy powrócą. Dzięki piękne, Paweł. Dziękuję. Tyle Tomasz Lorek, tyle prezes Mizgalski. Zobaczmy najskuteczniejszych i tych mniej skutecznych zawodników w drużynie częstochowskiej. Rune Holta 7, Łaguta 6, Jespen Jensen 5, Czaja 4, Strzelec 3, Jabłoński 3, Rafał Sząbierski 2. Jeśli chodzi o Falubas, niepokonany, niezwyciężony Andreas Jonsson. Jak na razie same trójki, 9 w sumie punktów. Patryk Dudek, niewiele mniej, 8, Oktajew 5, Zgardziński 3, Hampel 3, to ciekawostka, ale przypomnijmy, że Jarek Hampel w pierwszym wyścigu miał defekt na prowadzeniu, wówczas to Holta zwyciężył i jemu zapisano 3 punkty. Patryk Dudek nie tylko przechodzi do wieku seniora, ale również tutaj kieruje swoimi kolegami, przed chwilą upomniał Aleksa Łoktajewa, na którym polu startowym ma stanąć. Ukrainiec lekko się zagubił, chciał bardzo na drugim polu startowym, ale już Patryk Dudek go poinstruował i ten przygotowuje pole startowe numer 1 oczywiście. Na pierwszym polu startowym Aleksander Łoktajew, kask biały, niebieski, Rafał Sząbierski obok niego. Tuż obok Sząbierskiego ustawił się Patryk Dudek w kasku żółtym i Grigori Łaguta. Kask czerwony najbliżej bandy. Mamy teraz taką siłę tego wschodniego żużla. Ukraińcy i Rosjanie no, chcieliby znaczyć więcej w światowym speedwayu. Jest jeszcze przecież Emil Sajfuddinow. Sząbierski i Łaguta kontra Łoktajew i Dudek. Wyścig 11 za moment. Jeszcze jakieś kłopoty z ustawieniem ma Grigori Łaguta, upominany przez kierownika startu. Jest już wszystko w porządku i za moment taśma pójdzie w górze. Bardzo dobry start Patryka Dudka. On jest na prowadzeniu o miejsce drugie. Walczył Aleksander Łoktajew, ale przegrywa tę walkę z Rafałem Sząbierskim. Sząbierski szeroko, bardzo szeroko, bardzo szeroko. No i proszę. Łoktajew spadł na miejsce czwarte po tym zamieszaniu na pierwszym okrążeniu. Wyścig więc układa się na remis, ale Aleksander Łoktajew nie rezygnuje. Ciągnie, wyniósł się szeroko, ale ciężko mu będzie przejść przez parę gospodarzy, tak czy nie? Szeroko, szeroko walczy o to jedno oczko, niesamowicie, nie odstaje i przedostał się przed Grigoria Łagutę. Łaguta spadł na czwarte miejsce, teraz za szeroko, mam wrażenie, pojechał Sząbierski, co spowodowało, iż ukraiński zawodnik Falubazu zbliżył się do pozycji, która daje 2 punkty. Niezagrożony Patryk Dudek. Ostatni wiraż, ale walka do końca, walka do końca o ten jeden punkt. Nieudana, 4-2 zwycięża Falubaz i pierwszy raz w tym spotkaniu to zielonogórzanie wychodzą na prowadzenie. 34-32, Patryk Dudek 3 punkty, Rafał Sząbierski 2, 1 punkt Aleksander Łoktajew i Grigori Łaguta bez punktu. Tak, Grigori Łaguta bez punktu. Mówiłem o tym, że kiedy przegrywa start jest ciekawiej. Zazwyczaj on wyprzedza, rzadko daje się wyprzedzać swoim przeciwnikom, a tutaj musiał uznać wyższość swojego kolegi z Ukrainy, który ładnym atakiem wykorzystał taką trochę błędną jazdę Łaguty, który kurczowo trzymał się wewnętrznej ścieżki, a Łoktajew bardziej rozpędzonym motocyklem, mniej łamanym motocyklem, środkiem toru, pięknie obok niego przejechał, tutaj zablokowany
Łaguta pozostał na czwartej pozycji, tu wyjście z drugiego łuku bardzo blisko przyczepną ścieżką białej linii. No i tak został przy tej białej linii Łaguta, ale już nie na tej bardziej przyczepnej, tylko na tej twardszej. Tutaj Tajew musiał to wykorzystać, tu widzimy mniej włamanym motocyklem i szybciej wychodząc na prostą blokuje atak Rosjanina i zasłużenie przywozi ten jeden punkt, dzięki któremu, tak jak mówisz, Zielonogórzanie wychodzą na prowadzenie. Historia wyścigu numer 11 zapisała się w ten sposób. 3 punkty dla Dudka, 2 dla Sząbierskiego, 1 dla Loktajewa, Łaguta bez punktu. A teraz tworzyć będziemy historię wyścigu 12. 2 punkty prowadzenia Falubazów w Częstochowie. Mamy już całą czwórkę blisko maszyny startowej. 34 do 32 dla Falubazu. Adam Strzelec w kasku niebieskim, pierwsze pole startowe. Aleks Zgardziński, kask biały. Drugie pole startowe, Michał Jebsen-Jensen. Trzecie pole startowe i najbliżej bandy Jarosław Hampel. W tym meczu jeszcze Hampel chyba tak daleko od krawężnika nie jechał. Przypomnę, 3 punkty Jarosława Hampela to trochę mało. Raz defekty, raz miejsce trzecie, raz miejsce drugie. No i jeżeli idziemy tym torem, tak było 0, później 1, 2, to teraz będzie 3. Zobaczymy, bo niewykluczone, że Michał Jebsen-Jensen absolutnie ma zupełnie inne plany i to on chciałby tutaj przyjechać na pozycji, która daje 3 punkty. No ale jest jeszcze kwestia tego, jak pojedzie młody strzelec, młody Zgardziński, bo tu oni też będą kluczem w tym wyścigu do zdobywania punktów i ewentualnego zbliżenia się włókniarza, może do prowadzenia do remisu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo już za 6 sekund taśma powinna pójść w górę. Hampel w żółtym, Jebsen-Jensen, włókniarze na prowadzeniu, nie, Hampel z czwartego pola startowego zamknął rywali i teraz widać, że ten niesamowicie dobrze przygotowany motocykl sprawił, że jest na prowadzeniu. Gdzie jest jego młodszy kolega? Aleks Gardziński jest na miejscu czwartym, więc wyścig układa się póki co na remis. Jebsen-Jensen drugi, trzeci jedzie Adam Strzelec. Adam Strzelec, wychowanek Falubazu. Na razie mamy na torze taką żużlową karawanę. Trudno będzie tutaj zbliżyć się Duńczykowi do lidera zielonogórskiej drużyny. No świetny sezon Jarosława Hampela na arenie międzynarodowej, na krajowym podwórku. Ostatnie okrążenie. No i chyba wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli 6 w tym meczu remis. Jarosław Hampel, 3 punkty. 2 punkty dla Jebsena-Jensena, 1 punkt dla Adama Strzelca, bez punktu Aleks Zgardziński, 35 Włókniarz, 37 Falubas, a więc 2 punkty cały czas na plus dla drużyny zielonogórskiej. Zobaczymy, jak na te ostatnie wyścigi, jaką strategię Rafał Dobrucki obierze co do tego spotkania. Myślę, że perspektywa zwycięstwa tutaj na pewno będzie kusząca i podejrzewam, że będą starali się po prostu wygrać to spotkanie. Jarek Hampel wykorzystał tutaj, mimo tego czwartego pola startowego, które jest troszkę gorsze niż trzecie, wykorzystał błąd czy problemy z motocyklem na starcie Michaela Jebsena-Jensena. Widać było, że ten motocykl stanął w miejscu w momencie puszczenia sprzęgła przez Duńczyka. Zbyt dużo mocy w silniku i to tylne koło, zamiast posuwać motocykl do przodu, to raczej stawało w miejscu i stąd łatwy wjazd w pierwszy łuk na prowadzeniu już Jarka Hampela. Dziwię mnie jazda Aleksa Zgardzińskiego, bo tutaj widzimy jeszcze tuż za tylnym kołem po pierwszym łuku Adama Strzelca. Pojechał bardzo ambitnie i odważnie na drugim łuku pierwszego okrążenia tuż obok płotu i dzięki temu miał szansę wyprzedzić Strzelca. Później jednak niestety wybrał opcję wygodniejszą, jazdę po twardszej nawierzchni i przez to tylko tracił do Adama Strzelca. A gdyby kontynuował taką jazdę pod samym płotem jak na drugim łuku pierwszego okrążenia, to śmie twierdzić, że miał duże szanse na ten jeden punkt. No i tym samym historia ułożyła się, że
Od takiego, który nie jest bohaterem, do takiego, który jest bohaterem, Jarosław Hampel. 0-1-2 i jest ta trójka upragniona dla kibiców Falubazu na koncie Jarosława Hampela, wicemistrza świata. Srebrny medal Grand Prix zdobyty po raz drugi w karierze zawodnika, który spędził w Zielonej Górze swój pierwszy elektryczny sezon. Wyścig 13. Czekamy jeszcze tylko na Krzysztofa Jabłońskiego, który właśnie dojeżdża do kredy na starcie. Cała czwórka jest już przy taśmie. Krzysztof Jabłoński w kasku białym. Najbliżej krawężnika Mirosław Jabłoński. Obok niego kask niebieski Andreas Jonsson. Kask żółty, trzecie pole startowe. I Runek Holta, kask czerwony. Czwarte pole startowe. Drugie starcie braci Jabłońskich, drugie starcie Skandynawów. Raz był lepszy Andreas Jonsson i raz, jeśli dobrze pamiętam, to Krzysztof, a nie Mirosław przyjeżdżał w tej rywalizacji wychowanków startu Gniezno. Dwa punkty. Tu w tym meczu jeszcze może się absolutnie wszystko zdarzyć. Są emocje, jest ciekawy żużel. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w wyścigu 13. No wszystko wskazuje na to, że o punkty, o te najważniejsze 2-3 powinni walczyć Holta i Andreas Jonsson. Jeszcze Rune Holta szuka najlepszego ustawienia swojego motocyklu. Wszyscy już nieruchomo pod taśmą maszyny startowej. Taśma w górze, Holta czy Jonsson, a może któryś z braci Jabłońskich. Szeroko Holta i Jabłoński na prowadzeniu. A teraz Holta, ależ akcja, Rune Holty. Czy on będzie na prowadzeniu, czy Krzysztof Jabłoński? Jakżeż ciasto, jakżeż gorąco. Każdy z nich bardzo blisko siebie. Tu wszystko może się zdarzyć. Holta na prowadzeniu, dalej Jonsson i Krzysiek Jabłoński. Mirek Jabłoński jest czwarty, teraz już jest trzeci. I Włókniarz prowadzi w tym wyścigu na 4-2. Gdyby tak wjechali na metę, wówczas mielibyśmy w całym spotkaniu remis i niesamowite emocje w dwóch ostatnich wyścigach. Rune Holta, Andreas Jonsson, Mirosław Jabłoński i Krzysztof Jabłoński. Tak układa się ta rywalizacja na drugim okrążeniu. Pewnie prowadzi Rune Holta. On też na pewno gdzieś tam w podświadomości marze, jedzie przeciw drużynie, w której no nie do końca mu wyszło, w której nie do końca zeszłej zimy, końcówki jesieni już go widziano na ten sezon, tak więc teraz wie, że po prostu chce pokazać włodarzom z Zielonej Góry, że zrobili błąd. Nie do końca to był błąd, bo jednak efekt finalny jest w postaci złotych medali, natomiast Rune Holta cały czas pokazuje, że jest zawodnikiem, na którego warto stawiać i w tej skandynawskiej rywalizacji teraz to Holta utarł nosa Jonssonowi. Trzeci był Mirosław, a czwarty Krzysztof. Krzysztof. Czyli Mirosław, jeden Krzysztof bez punktu. 4 punkty dla Włókniarza, 2 dla Falubazu. Mamy, drodzy Państwo, 39-39. No to jest wymarzona, idealna, absolutnie perfekcyjna sytuacja przed dwoma biegami nominowanymi. Zwłaszcza po tak gorącym wyścigu. To pierwsze okrążenie było naprawdę bardzo atrakcyjne. Tutaj każdy mógł jeszcze zwyciężyć ten wyścig mimo tego, choćby jak Rune Holta tutaj zdecydowanie na czwartym miejscu, ale w połowie łuku miał już wyprostowany motocykl i wjechał praktycznie w przednie koło Andreasa Jonssona. Tutaj Krzysiek Jabłoński próbował wywieźć Rune Holtę, nie zdążył zablokować jego toru jazdy i tu już było pewne, że Rune Holta przejedzie na pierwszą pozycję. Krzysiek Jabłoński jeszcze Mirek Jabłoński próbował bardzo ostrym atakiem po wewnętrznej. Tutaj też wiedział, że jeśli nie zdąży zablokować Andreasa Jonssona, to chociaż brata i tutaj wjeżdża przed przednie koło swojego starszego brata Krzyśka i ten jeden punkt jako rewanż braterski też zdobywa i dzięki temu mamy remis w tym pojedynku po 13 wyścigach. Holta, Jonsson, Mirek Jabłoński, Krzysiek Jabłoński. Tak wyglądało to na kresce w wyścigu 13. 39-39. Ależ przed nami dwa fantastycznie zapowiadające się wyścigi finałowe tego spotkania. Ale zanim one, chwila reklam. Witamy ponownie ze stadionu Włókniarza w Częstochowie. Drodzy Państwo, dziś zapadły wiążące decyzje, jeśli chodzi o ukaranie drużyny Unibaxu Toruń za haniebną ucieczkę z finału.
z Zielonej Góry, z finału Ekstraligi. I teraz tak, orzeczenie jest następujące. Unibax dostaje na początek sezonu 12 ujemnych punktów. Kara finansowa na rzecz zielonogórskiego klubu 573 tysiące złotych. 363 tysiące to kara na rzecz Ekstraligi. 1,5 miliona złotych to będzie przelew na wskazaną fundację. Za moment do tego tematu wrócimy. Panie sędzio Jacek Falubas, żartowałem, Jarek. Pozdrowienia dla Jacka. 14 wyścig, Jabłoński w czerwonym i Sząbierski niebieski. 15, Jensen czerwony i niebieski Holta. No więc tak jest. I po 15 wyścigu od razu informuję, że zadzwonimy ewentualnie co do motocykli i zawodnicy wszyscy wyjadą na Jarkowi, kibicom. Dymkowi dziękujemy. No natomiast widać, Krzysiu, że nie ma tutaj zmiłuj, tutaj jest postawione wszystko na jedną kartę, żeby to spotkanie wygrać. Czekamy jeszcze na zawodników Falubazu. Kończąc, poza tą karą na rzecz wybranej fundacji, 3 pierwsze mecze ma Unibax zorganizować, stosując ceny biletów w wysokości 1 zł polski, kara zawieszenia na 2 lata dla menedżera Sławka Kryjoma i zakaz wstępu przez 16 miesięcy do parku maszyn. Kary bardzo srogie. Kierownik Sermetu, bieg 14 w żółtym Hampel. Tak. Białym Loktajew. 15 bieg w żółtym Dudek. I w białym Jonsen. Bardzo dobre ustawienie jednej i drugiej drużyny. Widać, że ambitnie, sportowo, w duchu fair play podchodzą do rywalizacji w meczu o puchar fair play. Krzysiu, jak ty przyjąłeś ta kara dla Torunia? To twoim zdaniem kara adekwatna do tego haniebnego przestępstwa? Ja przyjmuję cały ten spektakl z dużym smutkiem i te kary również. Jest to taki po prostu dla mnie końcowy etap, mam nadzieję, początek końca, mam nadzieję, tej całej sprawy. Nie czuję jako obserwator tej całej sytuacji żadnej satysfakcji. Absolutnie. Mimo tego, że te kary są bardzo oczywiście surowe i być powinny surowe. Więc no, Torunianie, podejmując taką decyzję w Zielonej Górze 22 września, musieli liczyć się z tym, że konsekwencje będą bardzo mocne, które będą przekładały się na kolejny sezon. No i na tą chwilę tak to wygląda. Oczywiście przed nami instytucje odwoławcze, Trybunał Polskiego Związku Motorowego i zobaczymy ostatecznie, jaka kara będzie nałożona na Unibax. Mam nadzieję, że już będziemy zbliżać się do końca w tej sprawie. Krzysiu, no efekt jest taki, że że kibice przed chwilą w Częstochowie skakali, krzycząc, kto nie skacze, jest z Torunia. Niestety drużyna tak została postawiona przed swoimi własnymi kibicami, że w tej chwili będą zjadali wielki, wielki wstyd. Przenosimy się do parku maszyn. Artur Czaja, wielka gwiazda motocrossu. Artur, czy z refleksu można już wyżyć? To znaczy najlepiej jest przenieść element refleksu z motocrossu do speedwaya? Czy możesz jeszcze się zakochać w Metro Circus Life i robić Superman Seat Grab z Travisem Pastrzaną w kółeczku? Można jeszcze raz, bo w grze motor nie usłyszałem. Czy z motocrossu można przenieść refleks na motocykl żużlowy? Czy to pewien element wyszkolenia pomaga z motocrossu refleks na speedway? I czy z Travisem Pastroną zrobisz Supermana Street Grab'a, jeśli chcesz? Ponoć lecisz na zawody do Warszawy. No lecę na zawody pooglądać Pasterana, ale myślę, że nie zrobiłbym żadnego triku takiego. No a motocross pomaga w żużlu, tak, jak najbardziej. W tym roku niewiarygodny klimat, duży postęp, dużo różnych startów, ale nie masz żalu o to, że nie pojechałeś w finale drużynówki w Pardubicach, czy nie? Czy czas przyjdzie jeszcze na ciebie, na Józka? No właśnie, chciałem bardzo jechać w tych zawodach, bo dobrze mi tam poszło właśnie na tym test meczu, no ale no trudno, no po prostu wybrał trener innych lepszych i gratulacje za srebrny medal. Klimat w Częstochowie jest niewiarygodny do budowania zespołu, 2003 rok złoty medal, a jak ty się odnajdujesz w miejscu, gdzie od juniora zależy bardzo dużo? Nie, mi się w Częstochowie bardzo podoba i kibice, i atmosfera, i klub, i tor, to po prostu jest super klimat tutaj, nie chciałbym nigdzie indziej jeździć. Dzięki piękny, Artur. Dzięki. A zamykając wątek toruński, ja mam, bo nie wiem, czy na tyle wyraźnie powiedziałem to w zeszłym tygodniu, żal do wszystkich osób, które nie potrafiły właścicielowi, biznesmenowi, bo ponoć, no są takie przecieki, że to właśnie
właściciel podejmował tak naprawdę decyzję o tym, jak się zachować. Nie sądzę, żeby do głowy tak doświadczonych menedżerów, trenerów w ogóle przyszło im do głowy, żeby uciekać i to z meczu finałowego. I mam do nich o to żal, że nie potrafili właścicielowi powiedzieć: szefie, jeżeli tak zrobimy, skompromitujemy się, pojedźmy te zawody, taki jest żużel, nie ma Goloba, trudno, powalczymy o złoto w przyszłym sezonie. Adrian Miedziński niewiele później pokazał, że w sytuacji, w której też absolutnie nie należał do faworytów w turnieju Grand Prix w Toruniu, wygrał, zwyciężył niespodziewanie, wręcz można powiedzieć sensacyjnie, było o wiele większych kandydatów na te zawody, więc podjął rywalizację, wystąpił. Myślę, że ta drużyna, mając Darcy'ego Warda, Adriana Miedzińskiego, Pawła Przedpełskiego, stosując zastępstwa zawodnika, rezerwy taktyczne, mogła, oczywiście była na jakby pozycji gorszej niż Zielonogórzanie, ale mogli spokojnie walczyć i absolutnie się nie kompromitować na to, że w Zielonej Górze podjęli... Sparta Wrocław 9 lat temu w Tarnowie, kiedy do końca bez Grega Hancocka jechali w tej koalicji golobowo-rikardsonowej, kołodziejowo-rępowej. Sport. I o tym zapomniano po prostu. Wyścig 9. Loktajew, kask koloru białego, najbliżej bandy. Obok niego w niebieskim Sząbierski. Na drugim polu startowym w kasku koloru żółtego Jarosław Hampel. I najbliżej krawężnika Mirosław Jabłoński. Zamykamy wątek Unibaksu. Współczujemy kibicom z Torunia, że tak dla nich zakończył się ten sezon, natomiast kar absolutnie nie ma co żałować, jak najbardziej są one zasłużone. Szkoda tylko, że takie efekty czekają na kibiców. Dobry start, bardzo dobry start Sząbierskiego, to on jest, nie, wyścig jest, start będzie powtórzony. Tak, tak, tam z trzeciego i czwartego pola startowego Łoktajew i Sząbierski chcieli szybciej wystartować niż sędzia taśmę startową. Sędzia nacisnął przycisk w tym samym momencie, co obaj zawodnicy dźwignie sprzęgła. No i ta taśma tuż po tym, o tu widzimy ten moment, zwłaszcza Łoktajew z czwartego pola startowego jechał po prostu w taśmę i tylko może mieć szczęście, że sędzia puścił w tym samym momencie taśmę startową i on po prostu tej taśmy nie dotknął, bo byłby z tego wyścigu po prostu wykluczony. Jedziemy w czwórkę, jedziemy w układzie Hampel, Łoktajew i Mirosław Jabłoński, Rafał Sząbierski. I jeszcze czekamy na jednego z zawodników. Czekamy na Mirka Jabłońskiego. Tutaj ewidentnie Zielonogórzanie chcą podtrzymać tą serię zwycięstw nad włókniarzem Dospel Częstochowa. 3 zwycięstwa w tym sezonie, 2 jakby w meczach ligowych, tydzień temu kolejne i tutaj będą chcieli wygrać 4-0, a częstochowianie wręcz przeciwnie. Jedno zwycięstwo, ale to końcowe, bardzo ważne, też na pewno przed własną publicznością chcą tutaj to pokazać i to zrobić. Nie jest to łatwe zadanie, bo Zielonogórzanie od pewnego momentu rozkręcili się na tym torze jako drużyna na tyle dobrze, że jest w tej chwili remis. Przedostatni wyścig drugiego meczu o Quarter Play. Tym razem jest wszystko ok. Jarosław Hampel, on na prowadzeniu, ale Łoktajew jest czwarty. Jeśli takim rezultatem, remisem miałby skończyć się ten wyścig, to będzie emocja do ostatniego okrążenia 15 wyścigu. Hampel stracił pozycję lidera i jest na prowadzeniu Sząbierski, który jeszcze bawi się dziś speedwayem i przejeżdżając tutaj obok tej trybuny głównej machał i pozdrawiał kibiców. Hampel drugi, Łoktajew spadł na miejsce czwarte, a więc włókniarze jak na razie jadą po zwycięstwo w stosunku 4-2. Sząbierski, Hampel i Mirosław Jabłoński, ale Hampel zabiera się za Sząbierskiego. Jest Hampel blisko kreski, jest blisko pleców Rafała Sząbierskiego. Cały czas wyścig układa się na 4-2. Ostatnie okrążenie, Hampel drugi, jedzie między dwoma zawodnikami włókniarza. Jeśli włókniarze tak wjadą na metę, będą prowadzić 2 punktami w tym meczu. Gdzie jest Hampel? Obejrzał się Sząbierski. Mam przewagę, jestem pierwszy, pomyślał sobie Sząbierski i zainkasował 3 punkty. 3, 4-2.
43-41. 3 punkty dla Sząbierskiego, 2 dla Hampela, 1 dla Mirosława Jabłońskiego, bez punktu Loktajew. Bardzo godnie zakończył ten sezon przed częstochowską publicznością Rafał Sząbierski. Różne miał tutaj momenty na tym stadionie, kończąc jakby tym wykluczeniem haniebnym do końca zawodów, kiedy położył się na tor. Teraz lekko szczęśliwsze momenty. Nie jest to pojedynek absolutnie tego samego kalibru, ale każdy taki wyścig, wygrana z Jarkiem Hampelem w takiej rywalizacji zaciętej, na pewno absolutnie cieszy i pozostawia w takim optymizmie na całą długą zimę, bo Rafał Sząbierski tutaj pokazał naprawdę kawałek dobrego żużla. Jarek Hampel wygrał ten start i tutaj zaszkodził sobie tą jazdą na wyjściu z pierwszego łuku. Uniosło mu motocykl do góry, musiał przymknąć manetkę gazu, wyniósł się pod płot, ale nie na tyle, żeby zablokować jazdę Sząbierskiego. Ten płynną jazdą na pierwszym łuku przejechał po prostu obok bardziej rozpędzonym motocyklem, obok Jarka Hampela. Tu widzimy Jarek Hampel wypuszcza swój motocykl, łapie przyczepność, traci płynność jazdy i to wykorzystuje bezlitośnie Rafał Sząbierski. A z tyłu to całe zamieszanie, w tym całym zamieszaniu bardzo korzystnie sobie radzi Mirek Jabłoński, który ma tutaj na tym torze takie specyficzne wejścia, bardzo szybkie po wewnętrznej części toru. Mocno ryzykowne, bo tam musi mocno motocykl pilnować, żeby nie wyniosło go na zewnętrzną część toru i nie uderzyć w kogoś jadącego obok. Korzysta na tym, zdobywa cenne punkty i ten jeden punkt na pewno przybliża w tej chwili Częstochowian do zwycięstwa. No i przyznam się szczerze, że układ na mecie zaskakujący. 3 punkty Rafała Sząbierskiego. W sumie ma chyba teraz punktów w takim układzie 7. Ale spójrzmy na zawodników w wyścigu 15. Patryk Dudek, kask koloru żółtego, najbliżej krawężnika. W kasku czerwonym Michael Jebsen-Jensen. Obok niego w kasku białym Andreas Jonsson. I w kasku 10. Rune Holta. W kasku 10 punktów w kasku niebieskim Rune Holta. Cała czwórka już szuka wybranej, idealnej kolejny na to, aby wstrzelić się. 2 punkty tylko włókniarze mają przewagę nad Zielonogórzanami. 43-41. Tak, te prace na torze przy tym starcie, przy tych kolejnach pokazują, że to nie jest trening. Oni to traktują bardzo poważnie. Oni w tym ostatnim wyścigu, chcąc zakończyć swój tutaj występ, chcą po prostu to wygrać, a rywale są bardzo godni tutaj, aby z nimi zwyciężyć. Po prostu trzeba się przygotować do tego startu maksymalnie. Jensen i Holta kontra Dudek i Andreas Jonsson. Taśma w górze, ruszyli, równo jadą. Cała czwórka bardzo równo, ale to zawodnicy w falu pazu jakby byli z przodu. Nie, wynosi się na pierwsze miejsce Rune Holta. On jedzie na prowadzeniu za nim, dwóch zawodników falu pazu. Holta mocno atakowany, naciskany przez Dudka, naciskany przez Jonssona. Jeśli tak mieliby wjechać na metę, wówczas cały mecz wygrają gospodarze i będzie to pierwsze zwycięstwo włókniarza w tym sezonie z klubem z Zielonej Góry. Holta, on na prowadzeniu blisko. Dudek i Andreas Jonsson. Czwarty jedzie Michael Jebsen-Jensen. Czy ktoś z dwójki falu bazu będzie w stanie łyknąć? Czy ktoś będzie w stanie przejść Norwega z polskim paszportem? No, pracują niesamowicie ostro. I Jonsson, i Dudek. Teraz Dudek na miejscu drugim. To on jakby bardziej szuka dojścia do Norwega z polskim paszportem w barwach do felu włókniarza Częstochowa. Włókniarz wygrywa, remisując ostatni wyścig. 3 punkty dla Holty, 2 punkty dla Dudka, 1 dla Jonssona. Jensen bez punktu, 46-44. No i tych kilka tysięcy widzów w Częstochowie ma dziś powody do zadowolenia, bo w końcu udało się włókniarzowi zwyciężyć w tym sezonie z falu bazem. No, myślę, kiedy zobaczyliśmy tutaj Rune Holta na prowadzeniu, myślę, że nie tylko mnie przypomniała się sytuacja, kiedy Rune Holta już tutaj prowadził kiedyś w ważnym
wyścigu z Unibaxem Toruń, oczywiście w meczu półfinałowym. Rune Holta był wtedy na prowadzeniu, tym razem również przypomniała mi się ta sytuacja. Tym razem pewnie częstochowianie woleliby, żeby wtedy Rune Holta dojechał do mety, a teraz zdefektował Rune Holta, dojechał po 3 punkty, pewnie zwyciężył, bardzo mądrze zachował się na pierwszym łuku, bo przecież start wygrali Zielonogórzanie, ale Rune, tak jak już w jednym z wyścigów poprzednich na pierwszym łuku, już w szczycie tego łuku wyprostował motocykl, wjechał między obu Zielonogórzan i dowiózł te cenne punkty dla Częstochowy. Posłuchajmy, jak to spotkanie skomentuje Jarosław Hampel. Przenosimy się do Tomka Lorka. Jarek Hampel, człowiek, który 10 lat temu na Termia Stadion zdobywał tytuł Mistrza Świata Juniorów. Nie wiem, czy wtedy piła i szydłowo tańczyło na rzęsach, ale to był wielki moment, bo sam Ivan Major do ciebie dzwonił po tym, jak zdobyłeś złoty medal w kategorii juniorskiej przed Chrisem Bomera Harrisem i Rafałem Sząpierskim. Wielkie chwile, wciąż je pamiętasz? To wydarzenie? Tak, jasne, pamiętam. To była Szwecja. To był taki pierwszy sukces zdobyty w tej kategorii juniorskiej. Wspomnienia są oczywiście bardzo fajne, no bo w tamtym czasie... Nagroda była wyjazdem do Australii, tak? Nagrodą był wyjazd do Australii, tak. Na zaproszenie specjalne Ivana Maugera. On tam organizował jakąś taką sesję różnych turniejów. Psychologa wziąłeś ze sobą nawet. Też był, więc ogólnie było dużo zabawy, oczywiście wyjazd bardzo taki egzotyczny, trochę było żużla, zobaczymy, jak to wszystko w tej Australii wygląda. Miałem osobiście okazję poznać Ivana Maugera i to było też wspaniałe przeżycie, także no, to był fajny okres, wspaniały czas. A teraz Dubaj 2003 to była też taka jakby podziękowanie dla ciebie za wysiłek sportowy, jaki włożyłeś w tytuł mistrzowski. A w tym roku byłeś, jak to ładnie powiedziałeś, miles away za Time of Indenem, bo tak naprawdę do Monte Carlo, geriatria, tam nie warto jechać na galę, lepiej do Dubaju, nie, Jarek? Co na pewno wspaniałe, pojechać do Monte Carlo, tak zakładam, no, wiem, że to jest prześwietne miejsce. Sama gala jest czarująca, bo spotyka się wszystkich mistrzów świata w dziedzinie motorowej, więc to są ogromne przeżycia, jeśli macie swoich idoli gdzieś tam pośród motocrossu, czy wyścigów szosowych, no to można z tymi ludźmi się spotkać i siąść przy jednym stoliku napić szampana, także... No. Ryan Villopoto, wyobrażam sobie, co by się działo, by Jarek Hampel usiadł koło Ryan Villopoto, to jest arcymistrz supercrossu, nie? Zgadza się, na dzień dzisiejszy jak najbardziej tak i to na pewno byłoby wspaniałe mieć taką szansę gdzieś tam siąść i kilka zdań zamienić, jeśli dałoby radę. Także jest cel, żeby walczyć o Mistrzostwo Świata, no to już tak żarty mówiąc, bo faktycznie gdzieś tam w przyszłości będę chciał o tym bardzo mocno pomyśleć i mam nadzieję, że będę w stanie ten sukces osiągnąć. A z Czarnym gdzie będziesz wypoczywał po sezonie? Gdzie będę wypoczywał po sezonie? Ja będę na pewno gdzieś szybkie nurkowanie, bo to jest nieodłączny element tych moich przygotowań zimowych. Meksyk. Wręcz tak, jaskini w Meksyku. Coś wspaniałego. Także no, będzie tej adrenaliny w tej przerwie jeszcze zimowej, przed tym zanim zaczniemy się przygotowywać. Trochę tej egzotyki będzie, nurkowanie jak najbardziej. No, będziemy się zastanawiać, żeby sobie jakoś to ten zimowo-jesienny czas... Umilić. To umilić, dokładnie. Dzięki, Jero. Dziękuję, dzięki. Tyle Jarosław Hampel. No, za bardzo do tego dzisiejszego meczu się nie odniósł, ale przynajmniej poznaliśmy jego plany wakacyjno-urlopowe. Żużlowcy to ludzie, którzy urlopy planują nieco inaczej niż zwykli śmiertelnicy. Zobaczmy wyniki wyścigu 15. Holta, Dudek, Jonsson, Michael Jebsen, Jensen 46 do 44 wygrywa Dospel Włókniarz Częstochowa, a w międzyczasie po tym ostatnim wyścigu z kibicami pożegnali się żużlowcy Włókniarza. Przenieśmy się do parku maszyn, teraz Andreas Jonsson. Andreas Jonsson, nie można nie podziwiać Szwedów. Andreas, I need to admit, I admire all the Swedes, not only of Fundin, not only Björn Knudsen, Anders Mechanic and Tony Rickards and you, but for the thing, Vasaloppet, a famous, fabulous thing, PK, Peter Karlsson, one of the oldest, but one of the great sportsmen in this sport, in Speedway, he does 6 hours, 40 minutes, 90 kilometers last year. Goodness fun is you're here. Would you do that as a winter preparation? Because I know you work hard in the winter time. I don't know. I do, but this is not my favorite sport. You know, I can look at it. I like to watch it, but I'm not so good at it. So, you know, I'm keeping myself to running instead. You know. And Andreas, just for the final word from this season,
maybe it's a joke, but if every Grand Prix run would have held in Southern Hemisphere, like Auckland, New Zealand, you would be a marvelous great, because 11 points you did that, and that was the best performance this season. Don't remind me, you know, because it's been a terrible season. Hey, you know what? I just want to say thanks for all the fans. It's been a great season anyway, even if it's been hard, but every season is good. Just want to say thank you. This one is over and looking forward for the next one. See ya. Thank you very much. See ya. Andreas Jansson twierdzi o tym, że chciałby podziękować fanom. To żart, że wszystkie Grand Prix powinny się odbywać na półkuli południowej, bo na Western Springs w Auckland w tym roku Billa Buckley zdobył 11 punktów i to był najlepszy występ Andreasa, później była równia pochyła. A co do Vasa Lopet, Peter Carson, mimo że ma pęknięty jeden krąg, marzy o tym, żeby w tym roku powtórzyć osiągnięcia sprzed roku. 6 godzin 40 minut, Vasa Lopet, bieg Wazów, 90 km na nartach biegowych. Andreas kocha takie ekstremalne wyzwania, ale Gundersvall jest jego wielkim idolem, wielki mistrz Szwecji, 8 litrów pojemność płuc, ale mówi, że jednak ma trochę inne zapatrywania na przygotowania zimowe i trochę inaczej będzie szykował się do sezonu 2014, licząc na to oczywiście, że będzie w o niebo lepszej formie, bo ma tytuł mistrza świata juniorów 2000 z Gorzowa i 2011, pamiętamy, u Karla Blomfelda był wicemistrzem globu. Tyle AJ. No tyle kolejnych informacji przekazanych przez Tomasza Lorka, człowieka encyklopedię, człowieka, który, ja nie wiem, czego on nie wie o żużlu, chyba wie wszystko. Drodzy Państwo, trwa żużlowy festiwal, częstochowianie i zielonogórzanie w tej chwili także żegnają się z sezonem 2013. Po ciekawym widowisku widzieli Państwo nawet Mirek Jabłoński tutaj prowadził w rolę gniazdowego się zabawił. Tych kilka tysięcy widzów pod jego dyktando oklaskiwało siebie nawzajem. A teraz już przychodzi czas pożegnań, 46 do 44. Jeśli chodzi o wygrane, mamy remis w dwumeczu o Puchar Fair Play, a za wspólnie spędzony czas, za tą krótką przygodę ze Speedwayem dziękuję Państwu. Krzysztof Cegielski, dziękuję bardzo. Paweł Wójcik, dobranoc, spokojnej drogi do domu i do usłyszenia i do zobaczenia.